Dzień dobry Państwu. Miło mi gościć w Państwa domach, na Państwa komputerach. Dzisiaj będzie wykład o mikrobiologicznych zagrożeniach w budynkach, czyli o strukturach, które są drobne, ale dzięki temu, że mogą się masowo namnażać, będą jednak widoczne. Nazywam się Krzysztof Matkowski, jestem pracownikiem Uniwersytetu i jestem z zawodu mykologiem, czyli jest to nie tylko moja pasja budowlana, ale również i zawodowa. Proszę Państwa, czym są te mikroorganizmy? Jak już wspomniałem wcześniej, to są bardzo drobne struktury pojedynczo obserwowane tak naprawdę tylko pod mikroskopem. Pod mikroskopem świetlnym może to być mikroskop lepszej klasy, elektronowej. W każdym razie nie widzimy tych struktur gołym okiem, dopóki nie nastąpi ich nagromadzenie. Zacznijmy może od wirusów i myślę, że tych nam dzisiaj nie brakuje i wrażeń związanych z COVID-em również. W budynkach te wirusy też się będą pojawiać, bo przecież my jako organizmy jesteśmy ich transmiterem, jesteśmy miejscem, w którym się mogą namnażać. One pełnią jednak marginalną rolę, bo zakładamy, że żyjemy w tej przestrzeni naszej prywatnej bezpiecznie. Ewentualnie w tych zakładach pracy, w których jesteśmy, też staramy się od tych wirusów izolować. Tym niemniej one są. Nie są tak naprawdę organizmami, więc nie możemy ich nazwać organizmami. Są strukturami, które mają zdolność namnażania się w komórkach ludzkich, roślinnych czy zwierzęcych i przenoszenia się ponownie na tego typu organizmy inne. Bakterie zdarzają się już w budynkach znacznie częściej. Są głównie związane z dosyć dużą ilością materii organicznej, jak również z dosyć dużą wilgotnością. No i grzyby. Te naprawdę są powszechne, tych naprawdę się boimy i wszyscy, którzy zajmują się zawodowo budownictwem, wiedzą, że grzyby w budynku to jest bardzo duży, duży problem. Słowo wirus pochodzi od łacińskiego słowa jad. Tak kiedyś tłumaczono tego typu struktury, aczkolwiek znany jest stosunkowo od niedawna, bo to są lata 60. ubiegłego stulecia. Także proszę sobie wyobrazić, że to jest tylko 60 lat wstecz. W nauce to jest naprawdę, naprawdę niewiele. To są formy życia, które mają kwas nukleinowy, czyli tą informację zapisaną w postaci pewnej nitki, tak jak dawniej na taśmach perforowanych zapisywano informacje, dzisiaj zapisuje się to w układzie zero-jedynkowym. Tak samo ten system jest zapisany w każdym organizmie żywym i posiadają otoczkę białkową. Tutaj na tych zdjęciach, nie wiem czy Państwo widzicie tę moją strzałkę, jeżeli nie, to po lewej stronie jest wirus Zika, po prawej stronie bardzo groźny wirus gorączki krwotocznej, Ebola. Na szczęście te wirusy u nas nie występują. Bakterie są już strukturami większymi, strukturami komórkowymi, mają materiał genetyczny w postaci takiej splątanej nici, czyli nie jest to typowe jądro, czyli coś, co w naszym organizmie jest miejscem, w którym materiał genetyczny jest umiejscowiony, jest skompresowany, znajduje się w nim i każda komórka, żeby otrzymać kolejną porcję materiału, musi sobie to jądro podzielić. Tutaj to jest dużo prostsze, a ponieważ jest prostsze, jest z punktu widzenia człowieka dużo groźniejsze, bo bakterie rozmnażają się bardzo silnie, bardzo intensywnie. W związku z tym, jeżeli już się zdarzy, że są w budynku, to potrafią być dosyć niebezpieczne. Tych gatunków bakterii jest bardzo dużo. Ja pozwoliłem sobie wyświetlić tutaj kilkanaście, ale to tylko tak, żeby zilustrować pewien proces, bo i tak przecież ich nie zapamiętamy. Mam nadzieję, że nam się uda przesunąć to dalej. Dobrze. Proszę zobaczyć, jaki mamy poziom zanieczyszczenia zgodnie z jakimiś normami, czy zgodnie z zapisami pewnych instytucji, które mierzą tego typu poziomy, które starają się to systematyzować, bo my ludzie lubimy wszystko układać.
A każdy, kto się zajmuje budownictwem, to wie, że układanie w normy jest bardzo ważne i budownictwo się głównie na tym opiera. Bez tego by się nie dało nic konkretnie zrobić, ani zaplanować. Czyli cegła ma określony rozmiar, okno ma określony rozmiar i otwory drzwiowe też mają określony rozmiar. Tak samo tutaj ktoś próbuje to policzyć i powiedzieć, tyle i tyle to jest zanieczyszczone, tyle i tyle to jest średnio zanieczyszczone i tyle, tyle to jest słabo zanieczyszczone i mamy takie poziomy bakterii poniżej 1000, od 1000 do 3000, od powyżej 3000. Zobaczycie Państwo, że tych tabel się troszkę pojawi i w pewnym momencie dojdziecie do wniosku, że ja wprowadzam Wam jakiś informacyjny bałagan. Dlaczego raz jest 3000, raz jest 50 tysięcy, raz jest milion? Dlatego, że bardzo trudno ten poziom zagrożenia sprecyzować i ustalić. My nie jesteśmy sztywną konstrukcją albo konstrukcją o pewnej elastyczności, tak jak budynek, bo budynek też musi mieć pewną elastyczność, ale jest w miarę sztywny i wiemy, że ma być tych pięter 12, każdy ma mieć 2,70 wysokości albo 3 metry i możemy to sobie wszystko ładnie narysować. Tutaj mamy organizm żywy. Z jednej strony jest człowiek, którego wrażliwość jest różna, a z drugiej strony mamy organizm, którego zakaźność jest też różna. Wobec tego jest bardzo trudno tego typu standardy czy normy ustanowić, ale jak widać takie próby są prowadzone. Kolejna tabela już pokazuje znacznie wyższe poziomy, to o czym wspomniałem wcześniej, czyli tu już jest 1 razy 10 do 5, 2 razy 10 do 4. No i też pojawiają się nam jakieś takie groźnie brzmiące czynniki trzeciej, czwartej grupy ryzyka. Będziemy o tym mówić w pewnych dyrektywach. Są pewne organizmy wymieniane jako bardzo groźne trzeciego i czwartej grupy ryzyka. Ich w ogóle nie może być w naszej przestrzeni. No i muszę to Państwa uspokoić, bo tak naprawdę w naszej polskiej przestrzeni tego typu organizmy praktycznie nie występują. To właśnie byłby wirus Ebola na przykład, to byłyby bardzo silne i zakaźne, nie wiem, bakterie, które wywołują jakieś inne gorączki, czy też coś, co wywołuje żółtą febrę. To jest właśnie ta czwarta i trzecia grupa zagrożenia. Organizmy, o których my dzisiaj tutaj mówimy, należą do pierwszej i drugiej grupy zagrożenia, czyli to są takie, które są bardzo powszechne w środowisku i tylko czasami u kogoś, kto ma niewielką podatność, spowodują zachorowania. No w drugiej grupie są takie, które to robią częściej, ale też są dosyć powszechne. Wobec tego nie musimy się aż tego bać. Teraz jak długo przeżywają te organizmy, to jest dla nas dosyć istotne. Dosyć istotne jest również dla tych firm czy osób, które prowadzą zabiegi dezynfekcyjne. Jak dużo czasu musi minąć od momentu, kiedy czynnik zakaźny dostanie się na stół, czy dostanie się na jakieś narzędzie, czy na mur, czy na deskę, jak długo on będzie obumierał. I tutaj mamy taką bakterię, która jest bardzo powszechna w systemach wentylacyjnych, w łazienkach. Może być przemieszczana również z wodą, może być tam, gdzie są jakieś źródła termalne. Ta legionella przeżywa w powietrzu tylko 15 minut, więc proszę zobaczyć, że jeżeli ktoś wydostanie się z tego aerozolu, z tego miejsca, gdzie jest dużo pary wodnej, to tak naprawdę ryzyko przemieszczenia tej bakterii jest dosyć niewielkie w powietrzu. Escherichia coli, bakteria kołowa, 30 do 60 minut. Streptomyces, nazwa być może jest Państwu znana, gronkowiec złocisty, to jest Streptomyces aureus, powodujący bardzo często u ludzi anginy. Tutaj taki fekalis, ten, który jest w odchodach, nie tylko u ludzi, ale i zwierząt, to mogą być szczury. 30 do 60 minut, wirus grypy do 8 godzin, zobaczcie, w temperaturze 20 stopni Celsjusza, ale spory grzybów najczęściej od 7 do 8 miesięcy. Są takie gatunki, które mogą przeżyć bardzo, bardzo wiele lat, ale większość tych, które wokół nas fruwa, te, które ja wdycham w tej chwili też, bo tutaj w tej przestrzeni, w której siedzę, powietrze nie jest sterylne i pewien poziom struktur grzybów jest. One, gdyby tutaj usunąć warunki sprzyjające ich rozwojowi albo założyć filtry HEPA, które zatrzymują powietrze docierające do tej przestrzeni, powodowałyby, że te, które są dzisiaj, w tej chwili to obecne, no w ciągu 7-8 miesięcy uległyby redukcji do poziomu, powiedzmy sobie, 10-krotnie niższego niż jest w tej chwili, czyli stosunkowo liczba tych struktur byłaby stosunkowo mała.
Teraz mamy podobną tabelę, ale ta tabela dotyczy powierzchni. Tamta dotyczyła powietrza, to dotyczy powierzchni. I zobaczcie Państwo, że tak naprawdę te przedziały czasowe są bardzo zbliżone. To jest 15 minut, 30, 60 minut, 90 minut. Helicobacter pylori, tak dla Waszej ciekawości, jest to bakteria, którą prawie każdy z nas nosi wewnątrz żołądku, ale nie każdy choruje na tak zwane owrzodzenia śluzówki żołądka. I tu znowu mamy kwestię odporności. Tak? Jeżeli ktoś ma pH, jest podatny na zakażenia przez tą bakterię i na skuteczne zakażenia, to te wrzody u tego kogoś się pojawią. Jeżeli ktoś nie ma takiej podatności, to najprawdopodobniej jest tylko nosicielem i być może nie będzie chorował nigdy, albo być może będzie chorował słabiej. Zatrzymajmy się dłużej, bardzo długo przy tych grzybach, ponieważ one są najczęstsze, najbardziej skutecznie mogą się rozwijać w przestrzeni wewnątrzdomowej. Nie mówimy tutaj oczywiście o skrajnych sytuacjach, kiedy pęknie nam rura kanalizacyjna, kiedy mamy stałe zamakanie materiału budowlanego, wtedy te bakterie też się będą namnażać. Ale z reguły przy takich poziomach zawilgocenia, które mamy w budynkach, to są zawilgocenia rzędu 5, 6, 7% wilgotności masowej. Te grzyby rozwijają się świetnie i one będą dominować. Dla przypomnienia, taki mur z cegły może maksymalnie osiągnąć 25-26% wilgotności masowej. Gdybyśmy sobie wyobrazili taki mur, że jest kostką, która jest metrem sześciennym, już pomijamy gęstość tego muru, to, że są tam spoiny. Gdyby był monolityczny i miał gęstość taką jak woda, to proszę Państwa, 26% to jest 260 litrów metrze sześciennym muru. 260 litrów, to jest masę wody i tyle wody ten mur może zgromadzić. Oczywiście inny materiał mniej, tak, betony są mniej nasiąkliwe, to są rzędu 5, 6 czy może 7% przy słabszych betonach. Państwo zresztą świetnie się orientujecie, bo Państwo jesteście tu zawodowcami i znacznie, myślę, lepiej niż ja wiecie, jaki może być poziom obecności tej wody. Co te grzyby mają charakterystycznego? To, że mają w swojej strukturze taki polisachary, taki wielosukier, który nazywa się chityna. On występuje głównie u grzybów i głównie u owadów. Inne organizmy posiadają ten związek bardzo rzadko, co jest wykorzystywane w metodach diagnostycznych. Jeżeli wiemy, że chityna znajduje się w strukturach komórkowych grzybów, i może byśmy chcieli sprawdzić, czy tutaj te grzyby były na powierzchni muru, to można metodą analityczną sprawdzać, czy ta chityna znajduje się, badając zawartość tego związku w pobranym materiale. Takie metody są, aczkolwiek są to metody tylko laboratoryjne, więc na razie Państwo ich nie wykorzystacie, ale będzie dzisiaj o metodach, które możecie w Waszych zawodowych warunkach wykonywać z dużym powodzeniem. Przejdźmy jednak do podstaw, czyli do tych grzybów. Jak już powiedziałem wcześniej, my lubimy wszystko systematyzować. Czyli mówimy, ci są wysocy, ci są średnio wysocy, ci są otyli, ci są mądrzy, a ci są mniej mądrzy i z grzybami, organizmami jest tak samo. Dzielimy je na podstawie kilku kryteriów, a takim podstawowym jest sposób rozmnażania. I teraz, jeżeli mamy grzyby, które nazywają się sprzężniaki, to dlatego, że dwie szczępki grzybni schodzą się ze sobą i sprzęgają, stąd nazwa sprzężniaki. Zaraz to pokażę na ilustracjach. Workowce dlaczego? Dlatego, że tworzą strukturę, która jest workiem. Jest to taka zarodnia, która przypomina worek, i w środku są zarodniki tak zwane workowe. Podstawszaki mają podstaweczkę i na tej podstawce są zarodniki, a jeszcze jedna grupa grzybów, która jest taka nieformalna, nazywa się grzybami niedoskonałymi, mitosporowymi. W starszych podręcznikach do mykologii budowlanej jest jeszcze nazwa taka łacińska, fungi imperfecti. One już dzisiaj, ten takson nie funkcjonuje. Wiemy, że to są wszystko albo workowce, albo podstawczaki. Ale w mykologii budowlanej istnieje taki podział. Istnieje jeszcze jeden podział,
Tu na tym slajdzie jest animacja, te strzałki się normalnie ruszałyby, ale my tu nie mamy takiej możliwości technicznej. W związku z tym ja będę Państwu pokazywał troszeczkę tą strzałeczką moją. Jeżeli jej nie widzimy, to po prawej stronie slajdu, po mojej stronie prawej slajdu widzimy grzyby domowe i pleśniowe. I to jest taki podział, który jest ważny z punktu widzenia budowlanego. Czyli grzyby domowe to są takie, których struktury są duże, których struktury są widoczne, które są groźne dla materiałów konstrukcyjnych w budynku. Te materiały konstrukcyjne w budynku, to, które mogą być niszczone przez te grzyby, to jest głównie drewno. Czyli to jest więźba dachowa, to mogą być elementy stropu, to mogą być elementy, które również mają istotne znaczenie w procesie budowania. Na przykład jeżeli coś robimy metodą tam taką, robimy kratownicę i tak zwanego drewna traconego, prawda, zalewamy to drewno potem, to drewno, jeżeli posiada te grzyby domowe, to potem może ulec rozkładowi, co może mieć wpływ na stan konstrukcji. I te grzyby domowe to są z reguły podstawczaki. Natomiast te grzyby pleśniowe to mogą być sprzężniowe, workowce lub te grzyby mitosporowe. Ten podział na sprzężniaki, workowce, podstawczaki jest podziałem formalnym, mykologicznym. Ten podział na domowe i pleśniowe jest podziałem stricte budowlanym, ściśle budowlanym i dotyczy jak najbardziej naszych zainteresowań. To, co zobaczymy, gdy rozwija się masowo, zbudowany jest szczępek. To są takie drobne nitki, które będziemy widzieli pod mikroskopem. Nie musi to być bardzo duże powiększenie, bo już 40-50 razy pozwala nam obejrzeć tego typu strukturę, którą nazywamy grzybnie. I teraz, jeżeli tych nitek się namnoży bardzo dużo, to przypomina to potem wielokolorowe naloty. Te naloty mogą być czasami szare, czyli mieć mało koloru, ale tak czy siak są dosyć widoczne. Na tym slajdzie, który Państwo teraz widzicie, to już są te grzyby domowe. Nie będziemy o nich mówić długo. Tym niemniej pokażemy kilka gatunków, żebyście Państwo sobie przyswoili i utrwalili również wiedzę o tych bardzo ważnych strukturach, które są coraz rzadziej spotykane w budynkach nowych, w budynkach budowanych dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że używamy coraz mniej drewna, szczególnie w konstrukcjach wielkogabarytowych. Aczkolwiek czasami w bardzo dużych konstrukcjach typu wielkie baseny czy akwaparki, te wszystkie elementy nośne, które nam utrzymują to całe zadoszenie, są przecież zrobione z drewna klejonego, bo jest to świetny materiał, który nie ulega korozji przy tak dużej ilości wody, która może znajdować się w środowisku. Tu mamy wroślak różnobarwny, który wyrasta z deski parapetowej. Na kolejnym zdjęciu będziemy widzieli różnego rodzaju struktury grzybów. Grzybnie, o których już mówiliśmy wcześniej. Grzybnie, która się stopniowo rozrasta na prawym górnym zdjęciu. I na dolnej fotografii widzimy takie fragmenty, które nazywamy sznurami grzybni. One z punktu widzenia mykologa budowlanego są bardzo ważne, ponieważ świadczą o tym, że ten grzyb już dosyć długo był w środowisku, miał czas na to, żeby się rozrosnąć, miał czas na to, żeby czasami przerosnąć do sąsiedniego pomieszczenia, czyli przejść przez przegrodę budowlaną, którą nazywamy murem i z drugiej strony dać życie kolejnemu owocnikowi czy kolejnej grzybni, która może mieć destrukcyjny wpływ na materiały budowlane. Te sznury grzybni są rzeczywiście bardzo ważne, również dlatego, że są pewną formą przetrwalnikową. Czyli w tym stanie, w takim zaschniętym stanie, ten grzyb może przeżyć przez wiele, wiele lat w stanie anabiozy, czyli życia utajonego. Jeżeli pojawi się znowu woda, jeżeli pojawi się zawilgocenie, to nastąpi ponownie rozrost grzybni gdzieś tam w pewnej przestrzeni. Ten rozwój tych grzybów może być naprawdę bardzo rozległy. Na tym zdjęciu widzimy Serpula lachrymans, jeden z najgroźniejszych grzybów, które możemy znaleźć w budownictwie. Tak, grzyb należący do tak zwanej pierwszej grupy zagrożenia. No, grzybów, które bardzo szybko, błyskawicznie niszczą struktury drewniane. Jak szybko
Możecie się Państwo przekonać na tych kolejnych zdjęciach. To jest fragment desek w piwnicy, na których pojawia się owocnik. Po kilku tygodniach on się rozrasta już na przestrzeni bardzo dużej. I w tymże budynku, w tym konkretnym budynku, który tutaj, którego fragment Państwo widzicie, ten grzyb w ciągu kolejnych 2-3 miesięcy przerasta kolejne kondygnacje drewniane, stropy, aż do strychu, czyli dorasta do 6 piętra najwyższej kondygnacji. Naprawdę bardzo groźne grzyby domowe. Nie będziemy dzisiaj o nich mówić bardzo dużo, ponieważ wykład dzisiejszy jest o mikroorganizmach, ale trudno nie pominąć również tych gatunków. Między innymi dlaczego? Dlatego, że one również wytwarzają drobne struktury, które nazywamy zarodnikami. Te struktury pojedynczo nie są widoczne gołym okiem i dopiero jak występują w masie, będą mogły być zaobserwowane. Ten stroczek łzawy, ta Selpura lachrymans, o której w tej chwili mówimy, o tym gatunku, o którym mówimy, potrafi wytworzyć 3-4-centymetrową warstwę zarodników na posadzce piwnicy, jeżeli owocnik znajduje się na stropie. I przez kilkanaście miesięcy te zarodniki sukcesywnie, co 2-3 tygodnie tworzące się, opadają na powierzchnię i wygląda to naprawdę jak pył księżycowy. Pojawia się w tym, jeżeli wejdziemy do takiej piwnicy, pojawiają się głębokie odciski. Takie tego typu piwnice naprawdę, naprawdę widziałem. Są też grzyby, które widzimy wokół nas. To są te, które niszczą elementy balustrad, tak jak ta niszczyca płotowa dosyć powszechna. Wszędzie tam, gdzie drewno nie jest dostatecznie spoiste, gdzie nie jest dobrze sklejone, gdzie się dostaje do środka woda, ten grzyb może powodować szybki rozkład. Jak ten rozkład rozpoznać? Można to zobaczyć na zdjęciu, które jest w prawym dolnym rogu, gdzie widzimy pryzmatyczny, pewne pryzmaty, pryzmaty, na które to drewno się rozpadło. Nazywamy to właśnie pryzmatycznym rozkładem powodowanym przez grzyby. Czasami jest taki, czasami jest proszkowaty, ale to jest dosyć charakterystyczne. Jeżeli weźmiemy jakikolwiek element tego drewna, on bardzo ładnie nam się będzie separował w postaci kostki drewna, takiego pryzmatu. I to jest właśnie objaw enzymatycznego rozkładu grzybów. I na koniec taka ciekawostka. To, co Państwo widzicie na tych zdjęciach, to jest bocznik ostrygowaty. Na zdjęciu po prawej jest widoczne pudełko zapałek, żeby pokazać, jak to jest, jak ten owocnik jest duży. Jak ktoś go nie pamięta, to może się wybrać jutro do jakiegokolwiek sklepu z warzywami czy do supermarketu i kupić sobie poczuszkę boczniaka. To jest dokładnie ten sam gatunek. Skąd on się dostał do przestrzeni budowlanej? Po lewej stronie widzimy owocnik tego samego grzyba. Proszę zobaczyć, że wygląda zupełnie odmiennie, ale to jest ten sam osobnik. Tak wygląda młody boczniak. W tymże stropie, który był odtwarzany w Krakowie, na Kazimierzu, w Centrum Kultury Żydowskiej, założona była kratownica z drewna, która została potem zalana betonem. Do tego betonu dodano bardzo dużo wody i chyba za dużo wody. W związku z tym ta woda zaczęła kapać od dołu na niższą kondygnację i ktoś wymyślił, położono już wykładzinę i ktoś wymyślił, że porobi tam otwory, które jak widać są zaślepione bardzo estetyczną kratką, i powoduje przewentylowanie tego typu struktury. Jak te otwory się pojawiły, to grzybnia tego boczniaka, który jest pasożytem drzew leśnych, który świetnie się rozwija w sosnach, który może być w dowolnej tarcicy, którą Państwo kupujecie czy zamawiacie na budowę. Zaczął się rozwijać i tego typu owocniki się wytworzyły. To było naprawdę bardzo dobre grzybobranie. Około 6 kg tych owocników można było zebrać w przestrzeni. To nie jest fotomontaż, to są zdjęcia robione podczas mojej kariery zawodowej. Ten bocznik ostrygowaty, ten stroczek łzawy, który Państwo widzieliście, to są właśnie podstawczaki. Podstawczaki, które nazywamy też grzybami domowymi. Dlaczego podstawczaki? Przypominam, dlatego, że
zarodniki tworzą się na podstawce. I te drobne zarodniczki, które widzicie Państwo na tym grubszym elemencie, a ten grubszy element to jest ta blaszka tego grzyba, który przed chwilą oglądaliście. Czyli ten bosiak, jak będziecie Państwo przygotowywać i zechcecie go zjeść, to z dołu posiada blaszki. Te blaszki to właśnie te grubsze struktury. Na tych blaszkach tworzą się podstawki i na kolejnym zdjęciu dokładnie widać te wybrzuszenia, które tutaj widzimy, to są podstawki. Na tych małych rożkach powstają zarodniki podstawkowe. Jeżeli ten grzyb rozwija się w domu masowo, boczniaki oczywiście nie, bo to przypadek, ale jeżeli ta serpula lachrymas czy grzyb domowy biały rozwija się intensywnie w przestrzeni wewnątrzdomowej, to wytwarza miliardy tych zarodników. Wytwarza ich naprawdę ogromną masę i my je możemy wdychać. Na ile skutecznie je wdychamy, na ile są groźne, będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić. Dojdziemy do tego etapu. Na razie zapamiętujemy grzyby domowe, podstawczaki, podstawka, zarodniki podstawkowe. Przejdźmy do znacznie prostszych, które Państwo również w domu możecie znaleźć. Niekoniecznie je rozpoznajecie na powierzchni muru, ale możecie je znaleźć tam, gdzie przechowujecie warzywa. Na przykład przynosicie pietruszkę i marchewkę do domu zapakowaną w woreczek foliowy. Ta marchewka w tym woreczku zostaje, zapominamy o niej, otwieramy woreczek. Po 3-4 dniach widzimy taką gęstą, szaro-białą, watowatą grzybnię z drobnymi, ciemnymi punkcikami. To są właśnie sprzężniaki, po łacinie zygomycotina, zygomycetes. Nazwa pochodzi od struktur, które zbliżają się do siebie i tworzą wspólnie zarodnie. Tak się te grzyby rozmnażają. Te drobne, ciemne punkty, które widzicie Państwo na powierzchni grzybni, to są zarodnie. Po lewej na tym zdjęciu pionowym do góry widzimy tą zarodnię i wewnątrz znajduje się masa zarodników grzybów, które się potem rozsiewają. Kolejna grupa to są workowce i taki worek bardzo włochaty, aczkolwiek nie musi być taki włochaty, tutaj jest widoczny. To jest worek gatunku, który jest w budownictwie wykorzystywany do testowania drewna. Są takie instytuty, które dla budownictwa wykonują tego typu badania. Może to być PZITB, może to być też Instytut Technologii Drewna, który znajduje się w Poznaniu. Tego typu gatunek, który się nazywa Chytomium globosum, hoduje się w szalkach, potem nanosi się na kawałek drewna ten grzyb i sprawdza się, na ile ubywa masy drewna po jakimś czasie. Jeżeli ten grzyb potrafi to drewno rozkładać dobrze, to masa tego drewna będzie gwałtownie spadać. Jeżeli to drewno jest dobrze zabezpieczone, to masa nie będzie spadać albo będzie spadać w sposób nieznaczny. W ten sposób można testować środki chemiczne, które Państwo stosujecie w budownictwie, które nazywacie preparatami biobójczymi. Tak naprawdę z punktu widzenia naukowego to są fungicydy, czyli środki, które stosujemy przeciwko grzybom. Więc jeżeli chcemy sprawdzić, czy fungicyd jest skuteczny, to smarujemy tą kostkę drewna tym fungicydem, tym środkiem grzybobójczym, biobójczym, nanosimy na powierzchnię struktury Chytomium globosum i patrzymy, jaka jest reakcja. Oczywiście ten grzyb może też występować w naturze, w naszych budynkach i może być szkodliwy dla naszego zdrowia. I takich gatunków, które spotykamy w domu, jest naprawdę bardzo dużo. Ja Państwa nie nauczę tutaj ich rozpoznawania. Dlatego chcę Państwu pokazać, że to jest cały bogaty świat organizmów, który nas otacza i które tak naprawdę wcześniej czy później zdarzą się na pewno w karierze każdego, kto się zajmuje budownictwem, a ci, którzy pracują długo, to wiedzą, że zdarza się to dosyć często nawet. Po lewej stronie mamy na desce tak zwaną szarą pleś, Botrytis cinerea, szare, watowate naloty, które są skądinąd znane z truskawki. Jeżeli Państwo przypominacie sobie maj czy czerwiec, kiedy te truskawki się pojawiają, często te zostawiamy, kilka owoców pokrywają się szarym nalotem, ten sam nalot może się pojawić na murze, może się pojawić na desce. Z prawej strony są takie zielono-niebieskie naloty grzyba, który się nazywa Trichoderma harcianum, bardzo powszechne na deskowaniach, które są silnie zawilgacane.
I ten sam grzyb jest wykorzystywany w rolnictwie do ochrony przed innymi grzybami, ponieważ jest silnie konkurencyjny, jest w stanie inne grzyby wyprzeć ze środowiska. U nas w budynkach jest on niepożądany, jest on niechętnie widziany. I dosyć często, a tak naprawdę jeden z najczęściej spotykanych gatunków, Aspergillus niger. Ciemne naloty, tworzące się w narożach. Dlaczego narożach? Dlatego, że Państwo jako ludzie z doświadczeniem budowlanym dobrze wiecie, że tam najczęściej zrobić błąd. Najgorzej tego typu miejsca styku, miejsca schodzenia się elementów budowlanych, zabezpieczyć przed wodą, przed przenikaniem ciepła. I tam najczęściej się tworzą mostki termiczne, tam najczęściej się woda kondensuje, gromadza, nagromadza, pojawia się punkt rosy i te grzyby tam funkcjonują. Bardzo powszechnie tego typu obraz, który widzimy, jest do zaobserwowania przy niewielkim powiększeniu, pokaże narzędzia, którymi można się posługiwać. Gdyby ten nalot był żółty, żółto-pomarańczowy, to prawdopodobnie jest to Aspergillus sulfureus, bardzo blisko spokrewniony. Naloty bardzo niebieskawo-zielone. Mogą to być naloty powodowane przez Aspergillus fumigatus, jeden z najgroźniejszych gatunków, które mogą się pojawić w budynku. Rzeczywiście nie chcemy, żeby ten grzyb się znalazł. Jeżeli my, mykolodzy, znajdujemy ten gatunek w przestrzeni budowlanej, mówimy, że ta przestrzeń powinna być zamknięta dla człowieka aż do momentu dezynfekcji, aż do momentu odkażenia tego typu przestrzeni. Ten gatunek jako jeden z nielicznych jest wymieniany jako silnie, stanowiące silne zagrożenie dla człowieka. W skrajnych warunkach, a to jeszcze nie są skrajne warunki, pomieszczenia budowlane mogą wyglądać w ten sposób, jak Państwo widzicie tutaj na tych zdjęciach. I tego typu obraz jest widoczny już gołym okiem, ale my, stosując narzędzie diagnostyczne, jesteśmy w stanie znaleźć wysoki poziom mikroorganizmów, zanim się ten obraz pojawi. Wobec tego warto jest tego typu wiedzę przyswajać i korzystać z laboratoriów mikrobiologicznych, jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenia co do stanu budynku, ponieważ można ten stan fizyczny, ten stan niepożądany fizyczny wykryć wcześniej, zanim się tego typu objaw pojawi. Jest to o tyle ważne, że naprawienie tego typu struktur będzie dużo tańsze, jak również znalezienie przyczyny będzie łatwiejsze i również jej usunięcie też będzie znacznie prostsze. To wszystko, co tam fruwa, możemy złapać w pewną przestrzeń, którą my nazywamy przestrzenią laboratoryjną i w tym przypadku jest to zwykła szalka, czyli szklane naczynie nazywane od dziesiątków lat szalką Petriego, wypełnione podłożem mikrobiologicznym. I na tym podłożu mikrobiologicznym my te struktury hodujemy. My je hodujemy po co? Po to, żeby je obejrzeć, po to, żeby je nazwać. Nie tylko hodujemy po to, żeby obejrzeć i nazwać, ale również możemy określić, jaki jest poziom tych struktur w jednostce objętości, czy w jednostce powierzchni, czy na jednostce powierzchni. Używamy różnych technik, żeby to rozproszyć, ponieważ na tym fragmencie ściany, który jest silnie przerośnięty przez grzyby, tych gatunków może być bardzo dużo, może być 5, 6, 10. Gdybyśmy wzięli centymetr, taką kostkę, wycięli z tej ściany i próbowali położyć na pożywce, czyli na takiej galaretce, która jest szczególnie atrakcyjna dla grzybów, to wyrósłby najszybciej rosnący. Całej reszty byśmy nie znaleźli. W związku z tym my to rozpraszamy. Albo rozpraszamy w jakimś płynie, tak jak widzimy tutaj tą buteleczkę, albo rozciągamy igiełką, albo powodujemy rozdrobnienie tego materiału w piasku czy w jakimkolwiek innym materiale po to, żeby uzyskać wszystkie gatunki, które znajdują się w środowisku, które nam dadzą odpowiedź na pytanie, czy do zagrzybienia doszło dawno, czy niedawno, czy jest to groźne dla człowieka, czy jest to dla człowieka bezpieczne. I na tych rysunkach, które Państwo tu widzicie, one są wzięte z jakiegoś takiego angielskojęzycznego podręcznika, to nie ma znaczenia. One pokazują, w jaki sposób my je rozpraszamy na podłożu mikrobiologicznym. Jak je rozproszymy, to potem oglądamy struktury, które potem jakoś tam nazywamy i musimy się tego nauczyć,
To są akurat takie buteleczkowate twory, wewnątrz których znajdują się zarodniki. To mogą być trzonki konidialne, czyli drzewkowate twory, na powierzchni których się tworzą zarodniki, tak jak u Penicillium chryzogenum, które Państwo tutaj widzicie. To mogą być zarodniki, które są bardziej owalne, mniej owalne, szydlaste. Tego typu wiedza jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli diagnozować i określać w sposób oparty na budowie, czyli na morfologii tych struktur. Na tym zdjęciu, które Państwo widzicie, ono jest bardzo ważne, ponieważ jest to drugi gatunek, który występuje najczęściej w budynkach, a może pierwszy, który występuje najczęściej w budynkach, nazywa się Cladosporium cladosporioides. Ja myślę, że Państwo znacie ten gatunek też z alertów, które się pojawiają w magazynach informacyjnych. I takie informacje w lecie są puszczane w eter. Tam uwaga, informacja dla alergików, informujemy, że w powietrzu jest bardzo duże stężenie Cladosporium cladosporioides. Uwaga, bardzo duże stężenie Alternaria alternata. Jeżeli duże stężenie, to znaczy, że w powietrzu zewnętrznym one się świetnie czują, bo gdzieś się wytworzyły. Jeżeli się mogą czuć dobrze na zewnątrz, to równie dobrze czują się wewnątrz budynków. I proszę zobaczyć, że tu na tym slajdzie jest napisane, że one nawet mogą się rozwijać w temperaturze poniżej zera. I my to znamy. Myślę, że Państwo znacie takie sytuacje, że wkładacie do lodówki cytrynę i po paru dniach ta cytryna jest pokryta biało-zielonym nalotem. To jest Penicillium italicum albo Penicillium digitatum, takie dwa gatunki, które świetnie się czują na cytrynie. Co więcej, jak tą cytrynę zostawimy jeszcze dłużej, to potem ją wyciągamy, ona jest sucha. W lodówce jest wysoka wilgotność powietrza, ale cytryna jest sucha. Dlaczego? Dlatego, że grzyb zniszczył tą skórkę, zniszczył tą warstwę wosków, które chronią przed utratą wody. I ta woda z tej cytryny uciekła. Podobnie jest z ząbkiem czosnku, który czasami jest zbyt biały, zmurszały. To są właśnie te grzyby i one się rozwijają w niskiej temperaturze. W związku z tym ten zakres możliwości, ten przedział możliwości rozwoju w budynkach jest bardzo duży. Od minus tam 5, 6, 7 stopni do plus 20, 30, to są temperatury, których grzyby się czują świetnie. To nie są temperatury skrajne. My w tej chwili przygotowujemy taki projekt, gdzie będziemy wysyłać struktury grzybów w kosmos na orbitę okołoziemską i chcemy sprawdzić, jak one przeżyją właśnie w warunkach nieważkości, w bardzo niskich temperatur. Więc tutaj już nie będziemy mówili o 30 stopniach, tylko minus 230 czy minus 260 stopniach Celsjusza. Na tym zdjęciu, które Państwo widzicie, jest Alternaria alternata. Nazwa już się pojawiła. To jest jeden z tych, który jest silnie alergogenny, który powszechnie występuje w budynkach obok Cladosporium cladosporioides, obok Aspergillus niger. Kolejny gatunek to jest Stachybotrys hartarum, gatunek, który jest silnie toksynotwórczy. I pojawia się kolejne słowo, toksyny, mykotoksyny. Będzie o tym cały fragment wykładu w dalszej części. Są to struktury, które są silnie trujące dla człowieka, które są również kancerogenne, czyli takie, które mogą wywoływać czy stymulować powstawanie nowotworów. Żeby oceniać poziom obecności struktur grzybów, oceniamy bardzo często poziom, ogólny poziom powietrza, czyli nie tylko to, czy te struktury są, ale również czy są to metabolity, czy są to substancje pochodzenia organicznego, nieorganicznego, czasami są to pozostałości materiałów budowlanych. Dzisiaj tych materiałów budowlanych, które mają wysoką emisję związków chemicznych, jest coraz mniej. Ci, którzy mają dosyć duże doświadczenie, to wiedzą, że już prawie zrezygnowaliśmy z tych wszystkich lakierów rozpuszczalnikowych, tych wszystkich nitro, nie nitro, tych opartych na benzenach. Coraz więcej tych substancji jest rozpuszczonych, a może lepiej mówiąc i sprawniej rozproszonych w wodzie. Po co to zazwyczaj emulsje? Czyli ta frakcja tłuszczowa w postaci takich bardzo drobnych kuleczek da się rozproszyć w wodzie, ta woda odparowuje, te kuleczki zbijają się ze sobą razem, tworząc pewne powłoki. I to są powłoki konserwujące, które Państwo powszechnie znacie. Są one z jednej strony coraz bardziej bezpieczne dla
pracownika czy dla wykonawcy, są coraz bardziej bezpieczne dla użytkownika, czyli tego, kto mieszka lub pracuje w budynku, ale coś za coś, są mniej skuteczne. Dlatego też te grzyby coraz częściej się będą pojawiać w naszej przestrzeni i chyba musimy się z tym pogodzić, bo tak już będzie. Co się dzieje w laboratorium z tym, co złapaliśmy? Z tymi strukturami, które się nagromadziły, które mamy na tych szalkach, które chcemy oznaczyć. My je zamykamy w takich próbóweczkach, które tu Państwo widzicie. Nazywamy je powszechnie skosami. Dlaczego? Dlatego, że po nalaniu płynu do takiej próbówki, który jest galaretką mającą się zestalić, przewracamy tą próbówkę pod kątem 30 stopni i czekamy, aż nam ta powierzchnia zastygnie w postaci takiej skośnej przestrzeni. Dlaczego? Dlatego, że chcemy od góry zobaczyć tą przestrzeń i ona nam ułatwi identyfikację. Mamy je nagromadzone, potem bierzemy jakiś podręcznik, który nazywamy kluczem do identyfikacji i w dosyć prosty sposób identyfikujemy. To wygląda może z boku na to, że to jest skomplikowane, ale tak nie jest. W pierwszej pozycji odczytujemy szybkość wzrostu, potem czy grzybnia jest powietrzna, widoczna, czy nie jest powietrzna, kolor tej grzybni, czy jest czerwona, czy zielona. Te cyferki, które są widoczne na rysunku wytłuszczoną czcionką tutaj oznaczone, my je zapisujemy w postaci słupków, wymieniamy w słupku. 1, 2, 3, 7, 5, sprawdzamy, która cyfra, czy liczba, bo czasami to już jest więcej niż 9 elementów, czyli mówimy już o liczbach, która nam się powtarza najczęściej. Jeżeli 13 nam się pojawiła na 20 cech aż 15 razy, to otwieramy sobie na 15 stronie i mówimy, to jest i ten gatunek. Także jest to dosyć prosty system, prosty pod warunkiem, że ktoś nauczył się tych wszystkich elementów, znaje i umie je rozpoznać. Potem oglądamy na zdjęciach, czy nam się zgadza. Jak się nam zgadza, to wiemy, że to jest ten gatunek, który nam chodziło lub nieznany nam, ale zidentyfikowany obecnie i możemy już coś wnioskować. Proszę Państwa, w budynku, żeby zaistniały warunki, jakiekolwiek warunki do wzrostu mikroorganizmów, musi być woda. Ona musi być, co więcej, w stanie fizycznym. Wszystkie te grzyby, które Państwo w budynku będziecie spotykać, żeby rozpoczęły swój proces życiowy, muszą trafić na kropel wody. My znamy takie gatunki, które mają dostatecznie dużo wody w swojej komórce, czyli w tym zarodniku, żeby nie potrzebowały tej kropli wody, ale to nie są grzyby mogące się rozwijać w budynkach czy na martwej materii. To są grzyby z takiego rzędu erycifales, mączniaków prawdziwych, które występują tylko na żywych roślinach. One mają w komórce 60-70% wody. To jest mniej więcej tyle, ile jest wody we mnie. We mnie jest około 65% wody. Może teraz troszkę mniej, bo im jestem starszy, tym się robi coraz bardziej suchy. Te, które fruwają w powietrzu, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, mają tej wody 6%, 7%, 8%. To jest za mało, żeby rozpocząć procesy metaboliczne. To jest za mało, żeby ten zarodnik mógł wykiełkować i mógł rosnąć. Dlatego on się tej wody musi napić. Dlatego też każdy, kto zna się na fizyce budowli, to wie, że musimy zrobić taką przegrodę budowlaną. Musimy zrobić taką strukturę, która będzie przed tą wodą zabezpieczona. I nie wystarczy tylko zrobić tą przegrodę w ten sposób, że sobie weźmiemy, otoczymy szczelnie warstwą wodochronną czy przeciwwilgociową ten budynek. Bo woda nam może się pojawić od środka. Nie tylko dlatego, że rura pęknie, ale dlatego, że pojawi się gradient temperatury. Że na przegrodzie w środku pojawi się chłód. Teraz jeżeli znowu ta para wodna, która znajduje się w środku, będzie w wysokiej temperaturze, to ona sobie znajdzie swoje miejsce. Ale jeżeli temperatura spadnie na powierzchni muru, to tam się pojawią krople rosy. To są proste zasady fizyki, czyli w powietrzu ciepłym pary wodnej mieści się więcej, w powietrzu zimnym pary wodnej mieści się mniej. Jeżeli to ciepłe powietrze zetknie się z zimną powierzchnią, to każdy widział, jak zaparowują okulary. Tak samo dzieje się z przegrodą budowlaną, tak samo dzieje się z murem. Dlatego ta dyfuzyjność
Przenikalność pary wodnej przez te struktury też musi być regulowana. Nie można nanieść, nie wiem, warstwy wewnętrznej farby, która jest mało dyfuzyjna, potem jest przestrzeń, która jest bardziej dyfuzyjna, potem znowu mało dyfuzyjna powierzchnia na zewnątrz i jeszcze mniej na zewnątrz. Te wszystkie warstwy muszą ze sobą współpracować. Państwo dobrze wiecie, że dzisiaj budynki są naprawdę wielowarstwowo budowane i rzeczywiście te ociepliny, które się zakłada, czy to jest styropian, czy to jest wełna mineralna, potem one są jeszcze licowane tynkami cienkowarstwowymi. Od środka również się pojawiają różne elementy wykończeniowe. To wszystko musi być bardzo starannie dobrane, żeby dobrze działało. Między innymi dlatego dosyć trudno przyjmuje się u nas budownictwo szkieletowe, które wymaga wysokiej staranności wykonania. Bardzo suchego drewna, bardzo dobrze obrobionego drewna, dobrze dobranych warstw paroizolacyjnych, dobrze wybranej ociepliny. Szereg firm, które się porywa na tego typu budowę i wydaje im się, że to są bardzo proste konstrukcje, jest potem zaskoczonych ilością reklamacji, bo to wcale nie jest takie łatwe budownictwo. Tutaj pojawiają się pewne wartości. W przypadku muru zakładamy, że jak to jest mur ceglany, prawda, to te 3% są granicą, która daje nam pewne bezpieczeństwo. Przy 4-5%, przy 4-5% wilgotności masowej może się pojawić ewentualnie już lekkie zawilgocenie, ale najczęściej wtedy też te grzyby nam nie wyrastają, te mikroorganizmy nam się tam nie tworzą. Dopiero przy 5-6% ten wzrost jest możliwy, a już 7-8 lub więcej procent to jest silne zawilgocenie przegrody budowlanej i to będzie już dużo wody w strukturze muru ceglanego. Oczywiście, jeżeli przegroda jest betonowa, no to tam ta wilgotność jest znacznie mniejsza, to nasiąkliwość jest znacznie mniejsza i z reguły, jeżeli się pojawia już zawilgocenie, to dlatego, że źle wykonane są przegrody, połączenia przegród, przestrzenie, dylatacje pomiędzy poszczególnymi elementami muru, ewentualnie może się rzeczywiście pojawia jakaś woda kondensacyjna, bo tworzą się mostki termiczne. W przypadku drewna tą granicą jest, proszę Państwa, 18%. My byśmy chcieli, żeby to drewno miało 15-16%, czy może jak w budownictwie szkieletowym najlepiej jak miało 10-12% takie dotarło. Ale każdy, kto się zajmuje logistyką i buduje, nie wiem, jest kierownikiem budowy, to wie, jak to wygląda dzisiaj. Szybko, tempo, błyskawicznie. Wszystko, co dociera na plac budowy, a czasami ten plac budowy to jest parę metrów kwadratowych, musi być podniesione dźwigiem do góry i natychmiast złożone gdzieś na kolejne kondygnacje albo budowane, bo kolejny etap czeka i kolejna dostawa czeka. I dociera takie drewno tartaczne, które ma 26%, 28%. I Państwo ryzykujecie, bo dochodzicie do wniosku, no co ja z tym zrobię? Jak ja to zareklamuję, to ja stoję. Stoję 2-3 tygodnie, czekam proces reklamacyjny albo czekam na kolejną partię. Wbudowuję tą więźbę. I teraz, jeżeli mam jeszcze szczęście i robi się słonecznie i to drewno ma okazję i możliwość wyschnąć po wbudowaniu tą więźbę, to jest dobrze. Ale znowu muszę ją przykryć. Przykrywam deskowaniem albo przykrywam jakąś folią paroprzepuszczalną. Spada temperatura. Zamykam otwory okienne stolarką i mam problem. Wszystko staje się zielone albo wszystko staje się czarne. I wtedy dopiero jest kłopot, co ja mam z tym zrobić, bo przecież żaden inwestor, żadna osoba, która zajmuje się nadzorem budowlanym, tego nie przepuści. W związku z tym musimy tutaj albo zwiększyć standardy i wymagania, i ci, którzy nam dostarczają to drewno, będą musieli bardzo pilnować reżimów wilgotnościowych, albo my musimy utrzymywać tego typu przestrzeń jak najdłużej w stanie silnej wentylowalnym. Tą przestrzeń musimy jak najsilniej wentylować. Ja już widziałem bardzo silnie uszkodzone budynki, silnie zawilgocone, gdzie grzyby nie rozwijały się masowo, dlatego że szczeliny pomiędzy deskowaniem były tak duże, gdzie brakowało stolarki okiennej, gdzie ten przedmuch był tak silny, że to zawilgocanie było niwelowane przez wiatr, który znajdował się w tejże przestrzeni. Pojawiło się też pytanie, jak nazywa się książka, którą przed chwilą pokazywałem, która służy do identyfikacji.
z tymi książkami, ona się nazywa Przewodnik do oznaczania grzybów rodzaju fusarium. Jest to pozycja angielskojęzyczna i problem polega na czym? Nie na tym, że ona jest angielskojęzyczna, tylko problem polega na tym, że najpierw musielibyście Państwo mieć taką książkę, na podstawie której określacie Państwo główne taksony. Czyli to, co jest workowcem, to jest łatwo stwierdzić, bo patrzymy, szukamy worków, ale czasami tych worków nie ma. Wobec tego musimy obejrzeć grzybnię. Oglądamy tą grzybnię i patrzymy na ściany poprzeczne pomiędzy komórkami. Czyli tak jak mamy cegłę, spoinę, to tu mamy komórkę, przerwa, komórka, przerwa. I te przerwy są w sposób specjalny zbudowane. Inne są u workowców, inne są u podstawczaków. Teraz jeżeli już wiemy, że coś jest podstawczakiem, bo ma podstawkę, albo workowcem, bo ma worek, to potem dzieli się to wszystko na jeszcze mniejsze jednostki, na rzędy, rodzaje, rodziny, a potem dzieli się na gatunki. Jednym z takich rodzajów jest to fusarium. W tym kluczu, który Państwo, we fragmencie tego klucza, który Państwu pokazywałem, czyli tego podręcznika, jest około 35, o ile dobrze pamiętam, gatunków fusariów. Gdybyśmy zajrzeli do jeszcze innego, to by się okazało tak zwanego podręcznika, który napisał BUS, to by się okazało, że 60 gatunków. Teraz gdybyśmy wzięli podobny podręcznik do penicyliów, na przykład Rapera i Toma, ilustrowany klucz do oznaczania penicyliów, tłumaczę tutaj z angielskiego, to by się okazało, że tam jest 200 gatunków penicyliów. W przypadku kolejnego podręcznika, który by dotyczył aspergillusów, mielibyśmy 180 gatunków i tych rodzajów, mamy tysiące. I tych książek jest naprawdę bardzo dużo. Więc ja mogę na czacie oczywiście i odpowiem konkretnie i napiszemy, jaki to jest tytuł, ale tak naprawdę on jest dla Państwa nieprzydatny. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja Państwu przygotuję spis takiej literatury popularnej. Być może gdzieś tam kiedyś to zaprezentujemy, gdzie możecie Państwo to zobaczyć, ale jak posłuchacie Państwo dalej, to zobaczycie, że są inne metody i prostsze metody, które polegają na tego typu identyfikacji. Mamy kolejne pytanie. Na budowę dostarczono łaty w zamkniętej paczce. Po rozpakowaniu nie zostały przebrane i zamontowano wszystkie. Część z nich była porażona jakimś grzybem, mimo tego zostały zamontowane. Inspektor wstrzymał roboty i nakazał zdemontować wszystkie porażane łaty, zastąpić je zdrowym materiałem. Czy jest to jedyne rozwiązanie, czy można próbować walczyć z takim problemem, czy z takim grzybem? Nadmieniam, że pod spodem była już zamontowana membrana wstępnego krycia, która dobrze znosi kontakt z impregnatami. Proszę Państwa, w takiej sytuacji rozwiązania są dwa. Jedno rozwiązanie bardzo profesjonalne, czyli Państwo wzywacie mykologa i on oceni, czy ten grzyb, który znajduje się na powierzchni, jest to typowy grzyb pleśniowy, nie mający możliwości wrastania do drewna, niszczenia struktury drewna i tak naprawdę on nie będzie stanowił zagrożenia dla konstrukcji, tylko będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia, ewentualnie przyszłych użytkowników. Co zrobić, żeby tego zagrożenia nie było? Tak jak ktoś sugeruje, czy można zastosować jakiś środek grzybobójczy, środek biobójczy. I w moim mniemaniu byłoby to wystarczające. Można to oczywiście zrobić w sposób, w sposób losowy, tak to nazwijmy. Czyli zakładam, że jest to powierzchniowy wzrost. Nie jestem pewien, ale stosuję tego typu impregnat, bo próbuję zahamować tego typu rozwój grzybów. Z reguły jest tak, że my pobieramy powierzchniową warstwę drewna, ścinamy 1-2 mm, potem ścinamy sterylnym narzędziem kolejne 2-3 mm. Jeżeli w środku nam nic nie rośnie, ze środka nam nic nie rośnie, mówimy proszę to zabezpieczyć i to działa. Ale kiedy będzie działać? Kiedy przy okazji robimy pomiar zawilgocenia tego typu elementów. Jeżeli one mają 21-22 stopnie,
a możemy przestrzeń przewentylować, to bardzo szybko tego typu elementy drewniane będą miały wilgotność masową 18%. I wtedy ryzyko ponownego wzrostu tych struktur jest zerowe. Po kolejnych 2-3 tygodniach będziemy mieli 15-16% i wtedy mamy naprawdę gwarancję bezpieczeństwa, bo dopiero po ponownym zawilgoceniu, czyli musiała być awaria, przerwanie pokryw, powłok dachowych, czy jakieś inne zalanie, wtedy dopiero ewentualnie jakieś grzyby się rozwiną i niekoniecznie te, które były na tych elementach drewnianych. Więc odpowiedź moja brzmi tak, nie jest to konieczne, bardzo często udaje się zabezpieczyć i uratować tego typu elementy, niekoniecznie je rozbierając. W skrajnych przypadkach, gdybyśmy tam zaobserwowali, że jest to grzyb domowy, że jest to na przykład grzyb domowy biały albo serpula, wtedy usunięcie tych elementów byłoby raczej konieczne, ponieważ bardzo trudno te organizmy usunąć z wnętrza przestrzeni. Kolejne pytanie, czy po zamontowaniu zaimpregnowanej więźby dachowej jest wskazane nanieść też impregnat pędzlem na elementy w miejscu ich cięcia do wymiaru docelowego, na przykład na końcach krokwi, czy w poprzek włókien, czy należy nanosić impregnat na cięcia również wzdłuż włókien, czy i które jest ważniejsze. Proszę Państwa, jeżeli gdziekolwiek nanosimy impregnat i mamy możliwość dotarcia do miejsca cięcia, czy to jest wzdłużne, czy poprzeczne, powinniśmy zabezpieczyć to materiałem biobójczym, ponieważ zmniejsza to nam ryzyko dostania się tam struktur grzybów. Nie tylko grzybów, bo współcześnie bardzo często ci, którzy decydują o tym, co się dzieje na budowie, chcą stosować materiały, które są trójczynnikowe, czyli zabezpieczają przed grzybami, zabezpieczają przed owadami i zabezpieczają przed ogniem. W związku z tym pokrycie tego typu struktur takim materiałem z każdej strony, również w miejscu cięcia, byłoby wskazane. Jaki impregnat jest najlepszy? Ja nie udzielę, przepraszam, ale nie udzielę Państwu jasnej odpowiedzi na tego typu pytanie. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od bardzo wielu czynników. Jeżeli możemy, znaczy takim czynnikiem jest również dostępność tych impregnatów, bo nie wszystkie się nadają do wszystkich elementów. Po pierwsze, musimy widzieć, czy więźba dachowa jest więźbą, która jest elementem wewnętrznym budynku, czy ona będzie odcięta od części użytkowej i mieszkalnej, bo część impregnatów jest przeznaczona tylko do zastosowań zewnętrznych, a część jest do wewnętrznych. Musimy mieć gwarancję, musimy podzielić te elementy, impregnaty na dwie równe grupy. Pierwsza to jest taka, to są preparaty solne, które są rozpuszczane w wodzie i one się dosyć dobrze wchłaniają w drewno, które jest jeszcze w miarę zawilgocone. Czyli jeżeli drewno ma 18, 20%, 19%, to ten preparat solny będzie lepiej wbrew pozorom penetrował to drewno niż drewno, które ma 7, 8 czy 10-12%, bo on zostanie z reguły na powierzchni, nie wejdzie w tą wodę, w te struktury tak dobrze jak preparat solny nanoszony na drewno, leciutko zawilgocone. Teraz jeżeli stosujemy taki preparat, to musimy wiedzieć, że to drewno nie będzie potem narażone na warunki atmosferyczne i żaden deszcz go nie wypłucze. Teraz jeżeli mamy preparaty oparte na przykład takim preparatem solnym jest Phobos 4N. Jeżeli mamy preparaty oparte na różnych substancjach hydrofobowych, czyli takich, które są fazą jakąś tam tłuszczową, które są emulsją, wtedy są to z reguły preparaty, które trudniej, co do których trudniej uzyskać atest, jeżeli chodzi o wnętrze i można je dobrze stosować w przestrzeniach zewnętrznych, ewentualnie w tych elementach, które my wiemy na pewno, że są elementami zewnętrznymi i one są równie skuteczne. Równie skuteczne, ponieważ substancje, które znajdują się w preparatach solnych i substancje, które znajdują się w tych preparatach, one bardzo często mają
w takich w nazwach taki temat zole, czyli na przykład triazole, tebukonazol. To są preparaty oparte na fazie jakiejś tam olejowej. I tego typu preparaty są dosyć dobre, dosyć skuteczne, pod warunkiem, że nie mamy wysokich wymagań higienicznych, a z tym jest coraz gorzej. Ja nie jestem specjalistą, który stosuje te preparaty. Ja mam tylko doświadczenie diagnosty, który często się spotyka ze wzrostem grzybów, dlatego że popełniono pewne błędy. Wobec tego tutaj nie jestem nawet kompetentny, a miarodajny, żeby Państwu pewne preparaty zalecać lub pewne odradzać. Teraz, jak długo grzyb domowy może być uśpiony w konstrukcji drewnianej? Proszę Państwa, jeżeli wytworzy struktury przetrwalnikowe, wytworzy sznurzyry grzybni, może spokojnie przeżyć 6, 7, 8 lat w takiej strukturze, a nawet dłużej w zależności od masy tych struktur, które wytworzył. Więc są to organizmy dosyć długo żyjące w stanie anabiozy. Ale z czasem ta destrukcja tej grzybni następuje. I następuje też ta destrukcja od tej części zewnętrznej, czyli te sznury grzybni, które są na zewnątrz, które są narażone na powietrze, na różnego rodzaju roztocza, które pobierają stamtąd pokarm, one ulegają stopniowej degradacji. I teraz, jeżeli drewno ulegnie zawilgoceniu, to najczęściej ono ulega powierzchniowo zawilgoceniu, czyli to jest zawilgocenie rzędu 4, 5, 6, 7 mm, no chyba, że mamy bardzo poważną awarię albo no, taką katastrofę, nazwijmy to, gdzie to zamakanie jest wielodniowe, wielomiesięczne. Wtedy dopiero jest szansa, że te struktury w środku ożyją i będą aktywne. Czyli tak z praktycznego punktu widzenia, jeżeli minie 3-4 lata, to nawet jeżeli w środku znajduje się struktura jeszcze żywa, w stanie anabiozy, to musiało być bardzo silne zawilgocenie, zamoczenie tego drewna, żeby doszło do rozwoju grzyba. Mam potem pytanie, czy można się pozbyć tak zwanej sinicy w drewnie, która przebarwia. Jest to trudne, ponieważ te barwniki wytwarzane przez grzyby są dosyć intensywne. Proszę jednak spróbować użyć albo natlenku wodoru. Są takie preparaty zarejestrowane w budownictwie, oparte na wodzie utlenionej. Są preparaty silnie wybielające, oparte na potlorynie sodu. Na przykład komercyjnie sprzedawany preparat PUFAS, który zawiera kilkuprocentowy rozsyp podchloryna sodu, one dosyć mocno odbarwiają struktury. I jest szansa, że tego typu sinizna zostanie zlikwidowana, odbarwiona pod warunkiem, że barwnik nie wniknął dosyć głęboko. Jest to dosyć ważne pytanie, ponieważ część elementów drewnianych pozostaje odkryta i będzie stanowić elementy estetyki. Takie pytania widzę. Jeżeli pojawią się kolejne, to zapraszam do zredagowania i napisania na czacie, a my przejdziemy do dalszej części wykładu. Czy mając zawilgocenie wewnątrz budynku przez jakiś czas, może długi, może krótki, jesteśmy w stanie ocenić albo wykazać, czyja to jest wina? To jest bardzo ważne pytanie i odpowiedź na nie jest dla Państwa również istotna, ponieważ czasami jest problem z odpowiedzialnością. Kto będzie odpowiadał za uszkodzenia? Jak dawno zdarzyło się to zawilgocenie, czy zawilgocenie było skutkiem, nie wiem, awarii rur wodociągowych, które poprzednia ekipa wykonała 3 miesiące temu i ta woda stopniowo gdzieś tam się przesączała. Nie mówimy tutaj o silnym wypływie, który widać zawsze, który widać szybko, bo to jest po godzinie, po półtorej już widzimy fizycznie wodę. Robiąc badania mikrobiologiczne w pewnej przestrzeni budowlanej, my, proszę Państwa, uzyskujemy pewne wyniki. Tu mamy czas w miesiącach od zawilgocenia i na tym słupku mamy liczbę gatunków, a na tej krzywej mamy, proszę Państwa, liczbę uzyskiwanych kolonii. I proszę zobaczyć, co się dzieje na początku.
Na początku ta liczba uzyskiwanych kolonii nie jest taka duża, ale ona stopniowo będzie rosła. Z drugiej strony będzie nam spadała liczba gatunków, które uzyskujemy. Czyli analizując skład gatunkowy i obserwując, ile tych gatunków uzyskujemy w pewnej przestrzeni, czy to jest jednostka powierzchni muru, czy to jest powietrze, które pobieramy z budynku, możemy ocenić, jak dawno temu doszło zawilgocenia, jak to zawilgocenie wpływa na stan mikrobiologiczny i dlaczego ten skład gatunkowy jest taki, a nie inny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na początku, na powierzchni muru czy na powierzchni drewna jest bardzo dużo przypadkowych zarodników. Ten element nabiera wody, te kolonie zaczynają rosnąć i co się dzieje dalej? Te najszybciej rosnące są bardzo ekspansywne, zagłuszają te inne, je wypierają. Liczebność gatunków spada. Natomiast grzyby zarodnikują. Te bardzo ekspansywne zarodnikują bardzo silnie. Wobec tego liczebność struktur rośnie. Ta wiedza jest dosyć ważna, bo w przypadku konfliktu z inwestorem czy z kimkolwiek możemy wykazać, że to na przykład nie jest nasza wina. Te struktury, które zarodnikują, unoszą się w powietrzu i my na to powietrze zwracamy już coraz większą uwagę. Wiemy, że jest takie zjawisko, które jest smogiem i ono jest nieprzypadkowe, jest związane z działaniem człowieka. Wiemy również, że mieszkamy coraz dłużej w zamkniętej przestrzeni. Jakbyście Państwo zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że żyjemy 100 lat wcześniej, gdzie nie mamy powszechnego dostępu do elektryczności, gdzie ktokolwiek gdzieś tam mieszka, to ma lampę naftową albo świeczkę i nie kosztuje to wcale mało. I co robi ten ktoś? 5 rano musi wstać, ponieważ robi się jasno. Zaczyna pracę. W naszych warunkach klimatycznych o godzinie 16-17 musi skończyć już tą pracę. I proszę zobaczyć, ile godzin przebywa na powietrzu. 16, 15, 17. Myśmy zmienili całkowicie swój tryb życia. My się zamknęliśmy w tej przestrzeni budowlanej, w tych budynkach, które mamy, w których mieszkamy i w których pracujemy, my już prawie z nich nie wychodzimy. W tej chwili nawet ten wykład odbywa się w ten sposób, że Państwo siedzicie w zamkniętej przestrzeni, ja również. Siedząc tutaj, wdychamy pewne powietrze, pewną porcję powietrza i znowu nie zdajemy sobie sprawy, że ta porcja jest bardzo duża. Jeżeli Państwo policzycie, ile wypiliście dzisiaj płynu, może ktoś jest zupę, to było 300 ml, może wypił 1,5 litra wody, może w tym była jakaś herbata, może to są 2 litry płynu. Teraz jeżeli byśmy wzięli pokarm, który spożyliśmy w suchej masie, to byłoby może 150 gramów, może 200 gramów suchej masy. Razem to jest 3 kg. Popatrzcie Państwo na wykres. 24 kg powietrza przepuszczamy przez płuca. 24 kg. To, co nas otacza, to waży. Teraz jeżeli w tym jest coś, co jest zanieczyszczeniem, to przez cały nasz system filtracyjny jest to przepuszczane i gdzieś się zatrzymuje. Dlatego ta wiedza o tej mikrobiologii, o mikrobiologii w przestrzeni budowlanej jest ważna, bo my budujemy to nie tylko dla kogoś, ale budujemy też dla siebie i chcemy, żeby te standardy sanitarne były odpowiednie i były zachowane. Różne agencje międzynarodowe już zwracają na to uwagę i coraz głośniej się o tym mówi, żeby ta rola tego powietrza była doceniana, bo ona musi być doceniana. Dlatego Państwo jako budowlańcy musicie budować to naprawdę zgodnie z zasadami sztuki, która zapewnia pewien mikroklimat. Jak możemy ocenić ten poziom zanieczyszczeń? Jeżeli to są substancje martwe, to jest bardzo łatwa metoda. Powietrze jest pobierane przez pewien młynek, przepuszczane przez czujnik, nie wiem, to może światło laserowe, czy jakiś układ elektroniczny i każda cząsteczka jest liczona. Czy duża, czy mała, można policzyć, ile w pewnej przestrzeni tych cząsteczek było pobrane. Nazywamy to pył zawieszony, PM5, PM10, PM20. W przypadku organizmów to nie jest takie proste, ponieważ trudno jest odróżnić zarodnik, który ma 5 mikrometrów,
od mineralnej cząsteczki nieorganicznej, która ma też 5 mikrometrów. Taki system to tak samo policzy. Dlatego też my te grzyby hodujemy na pewnych przestrzeniach, na pewnych galaretkach, które są dla nich atrakcyjne pokarmowo. Te struktury, które łapiemy, nazywamy jednostkami tworzącymi kolonie. JTK, tu się pojawia taki symbol JTK, z angielska CFU, też jest wytłumaczenie tego symbolu, czyli jest to liczba struktur, które gdzieś tam napruwa w pewnym powietrzu. Najprostszą metodą, którą możemy sprawdzić, ile tych struktur jest, jest metoda sedymentacyjna, która polega na tym, że my otwieramy taką miseczkę, kładziemy na jakiejś przestrzeni, na przykład na podłodze i czekamy, aż nam te struktury opadną. Druga metoda jest metodą zderzeniową, czy też filtracyjną, kiedy wciągamy aktywnie za pomocą pewnego wentylatorka te struktury na podłoże mikrobiologiczne. Uzyskujemy podobny efekt, aczkolwiek pomiar nie jest tak samo dobry. Zatrzymajmy się chwilkę przy metodzie filtracyjnej. Ona jest rzadko stosowana. Przepuszczamy powietrze przez filtr, który zatrzymuje pewne struktury i ten filtr jakby przykładamy na powierzchnię podłoża mikrobiologicznego. Jak przyłożymy, przyciśniemy, potem oderwiemy, te zarodniczki nam tam zostają i rosną. Metoda zderzeniowa jest obecnie częściej stosowana. Tu na dole po lewej stronie widzicie Państwo aparaty, które do tego służą. Przez drobniutkie otwory takie sitko powietrze jest wciągane. To jest bardzo sprytne urządzenie, ponieważ powietrze wpada na tę galaretkę, omywa jej powierzchnię, wypada na zewnątrz, zostawiając te zarodniki przyklejone do galaretki. I jest to urządzenie dosyć precyzyjne. Możemy to potem policzyć, bo widzimy, jak z każdej struktury, z każdej jednostki tworzącej kolonię, z każdego zarodnika wyrasta kolonia. Na początku ma pół milimetra, potem milimetr, potem centymetr i my to liczymy. Nie tylko liczymy, ale również oglądamy. Na zdjęciu widzimy tego typu szalki. Jeżeli Państwo nie macie takiego aparatu, no najprawdopodobniej Państwo nie macie, bo przecież nie zajmujecie się tym zawodowo, a ktoś bardzo by chciał sprawdzić, jak to wygląda, u Was w domu, czy w przestrzeni, którą budujecie, takie szalki zegarem może kupić. Może kupić w bardzo wielu sklepach zaopatrzenia medycznego czy laboratoryjnego. Taką szalkę odkrywamy, wykładamy na pół godziny po odkryciu na powierzchnię podłogi, czyli kładziemy na powierzchnię podłogi, po pół godzinie zakrywamy i czekamy kilka dni. Liczymy te kolonie. I możemy wzorem, który się zaraz pojawi na kolejnym slajdzie, policzyć, ile mniej więcej kolonii jest metrze sześciennym powietrza, które ktoś wdycha. Jeżeli byśmy sobie teraz wyobrazili, że budujemy taki duży obiekt wrocławskiej Sky Tower, ja nie pamiętam, ile on ma pięter, czy ma 40, czy 50, czy 60, to jest nieważne. Ale gdybyśmy założyli, że na piętrze 17 i na piętrze 20 jest źle wykonana przegroda budowlana, że tam warunki fizyczne są nieodpowiednie i włożylibyśmy te szalki na wszystkich piętrach, to zaręczam Państwu, że te szalki zebrane z tych dwóch piętr miałyby wzrost grzybów 5-6-krotnie większy niż na tych pozostałych piętrach. Prosta metoda diagnostyczna pokazująca, że tam się znajduje wada. Możemy oczywiście tej wady potem poszukać innymi metodami fizycznymi czy jakimikolwiek innymi, ale tego typu prosty wskaźnik by nam pokazał, że coś się dzieje na tych właśnie kondygnacjach, tam coś trzeba naprawić. Pomiar opiera się na założeniu, że w ciągu 5 minut na powierzchni równej 1 metr osiada tyle drobnoustrojów, ile znajduje się w metrze sześciennym PC w warunkach bez ruchu. Ponieważ ta prezentacja będzie Państwu udostępniona, będziecie Państwo mieli wgląd, więc nikt nie musi notować, wystarczy po prostu do tego wrócić, kupić sobie szalkę i nawet z ciekawości w własnym domu taki pomiar zrobić. Instrukcja jest wyraźnie podana. Oczywiście metodą sedymentacyjną nie można wykryć wszystkiego. Nie można wykryć bardzo drobnych struktur. Nie bez powodu ten pył zawieszony nazywa się pyłem zawieszonym. PM2, PM3, PM5. Te dwumikronowe cząsteczki bardzo wolno opadają albo wcale nie opadają.
Przecież te prądy konwekcyjne powietrza, nagrzewa nam się to podłoże, nagrzewa się asfalt, nagrzewają się budynki, unoszone są ku górze i unoszą ten pył. On cały czas gdzieś tam wisi, co świetnie widać w dni słoneczne, nawet w naszych domowych mieszkaniach, kiedy widzimy strugę słońca wpadającego przez okno i widzimy, ile jest tam pyłu. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Na kolejnym slajdzie widać, co jest, jak duże, jak osiada. Na tej krzywej widać, że te struktury, które mają 1, 2, 3 mikrometry czy 4, musiałyby osiadać w 1000 minut, 2000 minut przy założeniu, że tak naprawdę nie mamy żadnego gradientu temperatury, co jest niemożliwe w otaczającym nam powietrzu. Zawsze tam minimalnie ta temperatura jest różna w różnych wysokościach. W związku z tym tą metodą sedymentacyjną możemy złapać zarodniki czy struktury, które mają 3, 4, 5, 6 mikrometrów lub więcej. Lżejsze struktury nie opadają i te dopiero łapiemy różnymi przyrządami. Ich jest naprawdę dużo i proszę zobaczyć, jak duże różnice możemy uzyskać różnymi miernikami. To są nazwy mierników i wskazania, które widzimy. Mamy 30, 60 jednostek, aż do 90 jednostek pobieranych w tym samym miejscu różnymi wskaźnikami. Wobec tego w znacznej mierze musimy się opierać na doświadczeniu albo na pewnych zasadach, które są opisywane przy używaniu respiratora, czyli musimy dobrać odpowiednią prędkość, dobrać odpowiednio szalkę, pożywkę, podłoże. Tych zasad jest bardzo dużo, ja pozwolę sobie je szybko przewinąć, bo Państwo możecie do tego wrócić. Można też się oprzeć na normie, bo są normy, które mówią, jak to precyzyjnie należy robić i na jakiej wysokości należy ustawić ten miernik, jak ustawić filtry i tym podobne rzeczy. Mamy też tutaj różnego rodzaju tabele, w których jest pokazany błąd pomiarowy. Ja go nie będę interpretował, ja chcę Państwu tylko pokazać, że doświadczenie tego badającego jest bardzo ważne i on musi dobrać odpowiednio podłoże mikrobiologiczne, żeby nie pogubić pewnych struktur, które są istotne dla wnioskowania. Mamy tutaj różne gatunki uzyskane na podłożu saburo, takie podłoże, które jest w medycynie bardzo często stosowane. Mamy, proszę zobaczyć, podobne gatunki uzyskiwane na innej pożywce. Mamy podobne gatunki uzyskiwane na jeszcze innej pożywce, ale ich liczebności bardzo znacznie się różnią. W związku z tym my, wykonując tego typu badania, musimy odpowiednio dobrać podłoża mikrobiologiczne do warunków, które spotykamy. I mając to doświadczenie, jesteśmy w stanie to zrobić precyzyjnie. Ile tych struktur jest uważane za próg zagrożenia? Już mówiliśmy o tym na początku, mówiliśmy o tym przy bakteriach. Proszę zobaczyć na polską normę z 1989 roku. To jest jedyna norma, która określa ściśle, nieaktualna już norma, która określa ściśle pewien poziom. No 3000 to jest poziom powietrza zanieczyszczone, od 3 do 5000 powietrze przeciętnie czyste, od 5 do 10 tysięcy zanieczyszczenia negatywnie wpływać, mogące wpływać negatywnie na środowisko naturalne człowieka i powyżej 10 tysięcy bardzo silnie zanieczyszczone. Tutaj mamy z kolei pewną tabelkę, którą proponuje zespół ekspertów do spraw czynników biologicznych przy ministrze środowiska. I zobaczcie Państwo, tu mamy 50 tysięcy jednostek, jaka jest duża różnica. Tam zagrożeniem było już 5 tysięcy, to jest 50 tysięcy. Tutaj się pojawia wprawdzie 5 tysięcy, ale w mieszkaniach i w budynkach użyteczności publicznej. W przypadku grzybów w przestrzeniach roboczych, czyli to są zakłady pracy, na przykład stolarnie to jest 50 tysięcy, czyli bardzo dużo struktur. Mamy znowu kolejną tabelę, którą proponuje Krzysztofik. Jest to jeden z członków tego zespołu do spraw ochrony biologicznej przy ministrze i proszę, to już mamy pewne konkrety. Powietrze zewnętrzne, mówimy tutaj już o grzybach 3000, ale kuchnia jadalnia 2000, salon 1500, sypialnia 1000, sale wykładowe 1500, sale do ćwiczeń 2000, czyli mamy tutaj pułap od 500
gdzie musimy mieć dosyć dużą czystość, bo to są powierzchnie, gdzie produkujemy żywność, do 2000, powiedzmy sobie, w mieszkaniu przy powietrzu zewnętrznym na poziomie 3000. Popatrzmy na sale operacyjne. Tam, gdzie operujemy, to 70 jednostek. Tam, gdzie ktoś leży chory, to jest 70 jednostek metrze sześciennym. I mamy różnego rodzaju wskazania ze świata. I to jest czasami 500, czasami to jest 200, czasami to są 1000, to jest 1000. Naprawdę tych wskazań jest bardzo dużo. Z mojego doświadczenia, takiego wieloletniego doświadczenia wynika, że jeżeli w pomieszczeniu mieszkalnym czy w zakładzie pracy jest do 1000 jednostek, to z reguły w tym miejscu nie ma wad, nie ma zawilgocenia, wentylacja działa sprawnie i to jest taki poziom najczęściej spotykany. Jeżeli mamy już powyżej 1000 jednostek, to już musimy się zastanowić, ale nad czym? Nad tym, czy na przykład z powietrzem zewnętrznym te struktury nie docierają do wnętrza, bo my robimy badania kontrolne również na zewnątrz budynku. Jeżeli na zewnątrz budynku jest 3000 jednostek, a w budynku jest 1800 i ten skład gatunkowy jest zbliżony lub podobny, to trudno powiedzieć, że w tym budynku jest wada. Czyli nie tylko ten parametr skrajnej liczebności, czyli granicznej liczebności jest ważny, ale również jest ważny ten poziom odniesienia, czyli ten poziom tła. Jest to bardzo istotne do analizy, jak również te wszystkie inne czynniki, które Państwo widzicie na tym slajdzie. Mamy też akty prawne, które są unijne. Mamy dyrektywę z 2000 roku Parlamentu Europejskiego, która mówi, opisuje nam pewne zjawiska niepożądane w rozumieniu zjawisk mikrobiologicznych. Mamy też rozporządzenia nasze wewnętrzne, które nam mówią, że tego typu badania musimy wykonywać. Pracodawcy są zmuszeni do wykonywania tego typu badań. Tego typu badania muszą być robione, jeżeli istnieje podejrzenie lub domniemanie, że w przestrzeni, tam gdzie się znajduje pracownik, mogą się te grzyby rozwijać. Tu są kolejne artykuły, które nakazują podejmowanie kolejnych działań. Rzućmy okiem na pewien wyciąg tej dyrektywy wspomnianej już przeze mnie 54. Pojawia się cztery grupy zagrożenia i proszę zobaczyć, że tak naprawdę pojawia się tylko jeden gatunek, Aspergillus fumigatus. W grupie pierwszej są czynniki, które naprawdę są wszędzie. Wyjdziecie Państwo do parku, wyjdziecie Państwo do ogrodu, pójdziecie Państwo do domu, są tam te grzyby. Dlaczego one są jednak w grupie pierwszej? Ponieważ dla osoby, która ma obniżoną odporność, która jest wyjątkowo podatna, może się zdarzyć, że będzie to zagrożenie. W grupie drugiej są już te, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być szkodliwe dla pracowników. Prawdopodobieństwo to nie jest jednak zbyt duże. I w tej grupie jest Aspergillus fumigatus, który jest uznawany za taki bardzo niepożądany w naszych warunkach i rzeczywiście z innych aktów wynika, że jeżeli znajdzie się w przestrzeni budowlanej, to należy koniecznie dezynfekować przestrzeń. Grupa trzecia i czwarta nas nie obchodzi, ponieważ jest to grupa organizmów, które występują w szpitalach, u ludzi bardzo ciężko chorych i w budynkach właściwie ich nie spotkamy, chyba że nosicielem tego typu czynnika tej choroby jest człowiek, który się w tym budynku właśnie znajduje. Mówiliśmy, proszę Państwa, o tych kluczach, mówiliśmy o tych książkach, które służą identyfikacji. Ja chciałem Państwu teraz przedstawić kilka metod, z którymi się Państwo na pewno spotkacie. Albo za 5, albo za 6 lat, a może za 2-3 lata pojawią się tego typu testy. Ja myślałem, że będzie to szybciej, ale nie jest to jednak taka dziedzina, która zachęca firmy biotechnologiczne do masowej produkcji tego typu testów. Czyli na razie nikt nie wpadł na pomysł, że można byłoby na tym zarobić tak dobrze, jak nie wiem, na wykonywaniu testów ciążowych czy testów przeciwkowidowych. A rynek, w którym my się znajdujemy, czyli budownictwo, jest coraz bardziej wymagający i coraz większa rzesza mieszkańców chce widzieć, czy żyje w dobrym środowisku. W związku z tym takie testy się pojawią. Państwo z tymi testami macie do czynienia. Ten, który w tej chwili jest prezentowany na slajdzie,
myślę, że był wykonywany na Państwa organizmie wielokrotnie. Na przykład w przypadku, kiedy idziecie do lekarza i mówicie, mam anginę, a lekarz mówi, dobrze, proszę Pana, czy proszę Pani, proszę, zrobimy wymaz. Bierze taki wacik, dokładnie taki sam, jakim się robi teraz wymazy, żeby określić, czy w naszym organizmie znajduje się COVID i co się na tym wymazie znajduje. Na tym wymazie znajdują się białka, które wchodzą w skład bakterii, w skład wirusa, w skład grzyba. I te białka czasami są na tyle specyficzne, że można do nich dobrać klucz, albo one są tym kluczem i można dobrać zamek. Czyli jeżeli mamy określone białko i to białko wprowadzimy do naszego organizmu, które jest stałocieplne, to w tym naszym układzie krwionośnym pojawią się po pewnym czasie przeciwciała. I te przeciwciała bardzo dobrze pasują do tego białka wirusa czy bakterii. Na tym opiera się cała nadzieja, że w końcu się pojawi szczepionka, która będzie skuteczna przeciwko COVID-owi. Jak ona zadziała? Zadziała w ten sposób, że po wstrzyknięciu pewnych struktur białkowych do naszego organizmu niegroźnych albo przypominających białko tego wirusa, organizm nas wytworzy przeciwciała, czyli klucze, które zablokują ten zamek. Jak się to ma do testowania grzybów w budownictwie? Ma się to tak, że wykorzystujemy tutaj pewien sposób wytwarzania dotychczas tradycyjny, ale on nie musi być taki tradycyjny, wytwarzania przeciwciał przez organizm stałocieplny. Jeżeli byśmy założyli, że mamy Cladosporium cladosporioides i wyciągniemy z tych zarodników białko i wprowadzimy do krwiobiegu osła albo konia, to po pewnym czasie ten koń i osioł wytworzy tego typu przeciwciała. Możemy je z powrotem zabrać. Nie trzeba tego zwierzęcia zabijać, wystarczy, że pobierzemy mu 400, 500 czy 600 ml krwi, tak jak w punktach krwiodawstwa pobiera się krew od ludzi. To nawet nie muszą być czerwone krwinki. Możemy odseparować to wszystko i otrzymać tylko osocze. Pakujemy to w próbówki. Jeżeli w tej próbówce jest to przeciwciało, to po zetknięciu się z zarodnikiem tego grzyba będzie tworzyć kompleks. Oczywiście nikt się nie bawi w takie próbówki. My to robimy tak jak w teście ciążowym. Tego typu przeciwciała znajdują się na bibułce. Na tej bibułce znajdują się również inne substancje chemiczne. Pobieramy ze ściany grzyba, rozpraszamy te struktury w pewnym płynie, bierzemy kropelkę, nakrapiamy na okienko i teraz jeżeli przeciwciało pasuje do tego substratu, do tego zarodnika, to ono się ze sobą połączy. Jak się połączy, to pojawia się pewien enzym, który zmienia barwę. Jak zmienia barwę, to nam się pojawia pewien pasek albo płyn nam zmienia barwę. I to jest tak zwany test ELISA, który jest powszechnie stosowany w medycynie, który jest również stosowany w diagnostyce covidowej, czyli tam, gdzie chcemy sprawdzić, czy mamy te przeciwciała, bo tego covida przeszliśmy, albo mamy te białko wirusa w układzie krwionośnym, ale łączymy je z przeciwciałami już w układzie zamkniętym poza organizmem. To jest dosyć powszechny test i ja myślę, że takie testy paskowe w ciągu 3-4 lat się pojawią. I będzie to polegało na tym, że Państwo podejdziecie do muru, zeskrobiecie troszeczkę materiału, rozpuścicie w takim płynie, naniesiecie kropelkę i pojawia się barwna reakcja. Kolejny etap, który jest możliwy i który prawdopodobnie się pojawi, jest oparty na analizie kwasu nukleinowego, czyli tego nośnika informacji, które każdy organizm posiada, czyli te mikroorganizmy też go posiadają. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy 3 takie kawałeczki tego kwasu nukleinowego. Możemy sobie wyobrazić, że są nasze, ludzkie. Ten u góry to jest tatuś, ten w środku to jest mamusia, a ten na dole to jest dziecko. I pojawia się pytanie, czy to dziecko ma taki sam skład genów jak ojciec i matka? Nie, nie ma, ponieważ w wyniku zejścia się komórki jajowej z plennikiem następuje segregacja cech.
ale na tyle cech jest zbliżonych do matki i do ojca, że to DNA jest bardzo podobne. Co musimy zrobić? Pobieramy troszeczkę tej krwi od dziecka, ojca i matki. To mogą być również trzy różne grupy grzybów, albo jeden gatunek grzyba, wszystko jedno. Uzyskujemy to DNA z tej krwi. W bardzo łatwy sposób dzisiaj w szkole podstawowej dzieci są uczone przez 15 minut, tylko przez 15 minut, jak wyciągnąć nić DNA z białka kurzego. Bierze się dziecko, rozbija jajko w klasie, wlewa się do próbówki, dodaje się troszkę kwasu, wkłada się do lodówki, co powoduje wytrącenie tego kwasu nukleinowego w postaci nici. Bierze się potem zapałkę albo jakiś patyczek, miesza się w tej próbówce i wyciąga się nitkę DNA. To uzyskiwanie tego kwasu DNA jest naprawdę bardzo proste. Ale co dalej zrobić z tym kwasem nukleinowym? Przecież nie będziemy sprawdzać, jak cegiełka leży koło cegiełki, bo to jest bardzo trudne. Robimy dużo prostszy zabieg. Wlewamy do tych kwasów nukleinowych, tutaj w tym przypadku mielibyśmy trzy miseczki, wlewamy takiego enzymu, który potrafi pociąć ten kwas nukleinowy na fragmenty, ale nie przypadkowo. On tnie, tutaj jest animacja i to wszystko by się ruszało, ale niestety Państwu nie pokażę. Widzicie Państwo tylko strzałki, które są widoczne. On tnie pomiędzy literkami tylko G i A, czyli między dwoma zasadami, które są charakterystyczne dla kwasów nukleinowych i jeszcze są dwie inne, bo razem są cztery. I one są ułożone zupełnie przypadkowo, no nie na tyle przypadkowo, żeby nie utworzyć takiego kogoś jak ja, bo dzisiaj do Państwa mówię, chyba że jestem wyłącznie wyobraźnią, być może też tak jest, bo tak naprawdę my nie wiemy, jak myślimy i czy to, co widzimy, jest rzeczywiste. Ale wróćmy do tego cięcia. Zobaczcie Państwo, że na tym jednej nitce pojawiły się dwa cięcia między G i A. Na tej drugiej nitce była tylko jedna para, więc tylko jedno cięcie i na tej trzeciej nitce znowu mamy dwa cięcia. Proszę zobaczyć, że te odcinki są różne. Jeżeli one są różne i one mają ładunek elektryczny, to możemy je rozciągnąć w prądzie elektrycznym. I my je rozciągamy. Wkładamy do miseczki i rozciągamy, proszę Państwa, w polu elektrycznym. Jeżeli pewnych odcinków jest więcej i mają większy ładunek elektryczny, to zawędrują wyżej. Jeżeli jest ich dużo, to paseczek, który utworzą, będzie gruby. Jeżeli jest mało, będzie cieńszy. Już intuicyjnie widzimy, że sam pomysł jest bardzo prosty. Jeżeli możemy to rozciągnąć w trzech próbówkach i możemy to sfotografować, to możemy potem porównać. Na tej zasadzie są oparte metody analizy genetycznej. I na tej zasadzie w przyszłości prostymi aparatami będziecie Państwo na pewno tego typu rzeczy analizować. Jeszcze lat temu 20, 30 czy 40 wydało się to nieprawdopodobne, że będziemy mogli używać takiego narzędzia do komunikacji tak powszechnej, bo przecież żaden system informatyczny tego nie przetworzy. Dzisiaj nas to zupełnie nie dziwi, tak samo jak nie będą nas dziwić tego typu analizatory i one będą używane na pewno w budownictwie. Oglądamy, fotografujemy, porównujemy z wzorcem i mamy wynik. W ten sposób też identyfikujemy grzyby, możemy identyfikować je dla Państwa, z tym, że ta metoda jeszcze na razie nie jest tak tania, ponieważ nie wykonujemy dosyć dużej ilości prób, żeby ona byłaby mogła tak tania, a mogłaby być bardzo tania. Co robimy z grzybami na powierzchni elementów konstrukcyjnych, czy też niekonstrukcyjnych, ale podatnych na zagrzybienie? Spróbujemy sprawdzić, jak dużo ich jest na jednostce powierzchni. Można to zrobić dwojako. Albo mamy określoną przestrzeń, na przykład 10 cm na 10 cm. Bierzemy wymazówkę taką jak do gardła, ściągamy struktury z tej powierzchni, czyli ze 100 cm, a potem rozproszymy to na powierzchni szalki. Możemy też z 40 różnych miejsc ściany pobrać po 2-3 mm ścinki i też je wyłożyć na powierzchni podłoża mikrobiologicznego. Po pewnym czasie rosną z tego kolonie i my musimy ocenić, czy jest ich dużo, czy mało. Zaraz się pojawi taka tabelka, która pokazuje pewien zakres, pewne przedziały.
Ale czy my mamy takie narzędzia, czy mamy, możemy to w domu rozproszyć? Nie. Dlatego też możecie kupić takie szalki, które mają podłoże mikrobiologiczne przyczepione jakby od denka, od góry, czyli ta galaretka jest przyczepiona od strony płaskiej, czyli nie tej miseczki, która jest zagłębiona w środku i tam jest wlana ta galaretka, tylko znajduje się po przeciwnej stronie. Nakrętka jest z gwintem, można ją odkręcić. To są tak zwane płytki odciskowe typu rodak. Możemy podejść do muru, możemy podejść do drewna, przycisnąć taką galaretkę do tego materiału, oderwać i poczekać kilka dni. Po kilku dniach będziemy obserwować, ile tych kolonii nam wyrosło. Proces jest szybki. Proszę zobaczyć, tu mamy wzrost grzybni po jednym dniu. Na trzeci dzień już jest tak intensywny, a na siódmy dzień już się pojawiają zarodniki. Czyli ten proces jest bardzo szybki. Możemy sobie też kupić bardzo prosty mikroskop. On kosztuje 100-150 zł. Przypinany jest do komputera, do jakiegokolwiek innego urządzenia, które potrafi rozpoznać tego typu mikroskop. Ma pewien odcinek dystansowy. Tu widzimy tą przezroczystą część na przedniej części mikroskopu. Przykładamy do ściany, pokrętłem wyostrzamy i mamy powiększenie rzędu 200-400 razy. Widzimy naprawdę bardzo dobrze tego typu struktury grzybów i potrafimy tego typu struktury grzybów rozpoznać. Jako organiczne to na pewno nie jest zasolenie, na pewno to nie są struktury mineralne. To widzimy już intuicyjnie. Co oznacza, jakie poziomy są duże albo jakie są małe? Jeżeli byśmy przyjęli takie kryteria bardzo ostre, kryteria dla powierzchni czystych, to by się okazało, że poziom wysoki to jest powyżej 1000 jednostek na 100 cm kwadratowych powierzchni. Bardzo wysoki, wysoki do 1000, średni do 100 jednostek. W przypadku, kiedy mamy normalnie użytkowane budynki, ten pułap musimy podnieść. Tak naprawdę to zanieczyszczenie nam się zaczyna dopiero od 10 tysięcy jednostek powyżej. Kryterium zależy od pewnego standardu, od tego, czy pomieszczenie musimy uznać za bardzo czyste, bo takie ma być, bo to jest pomieszczenie laboratoryjne, albo jest to serowarnia, gdzie ta czystość mikrobiologiczna jest bardzo ważna, żeby to mleko, z którego robimy potem ser, było bardzo czyste. Ci, którzy są w moim wieku, dobrze pamiętają, że kiedyś były dostępne tylko serki topione na rynku. Dlaczego te serki topione były tak liczne? Bo było bardzo trudno zrobić ser twardy, bo było mleko tak kiepskiej jakości, że ten serowar je zaraz musiał przytopić na serek, bo ono się nie nadawało do przechowywania. Podnoszenie standardów mikrobiologicznych powodowało, że wszędzie ten ser można zrobić twardy, z dobrej jakości. Proszę Państwa, obecność grzybów w budynku może mieć wpływ na szybkie niszczenie elementów, nie tyle konstrukcyjnych, bo te mikroorganizmy nie niszczą tych konstrukcyjnych, ale szybko, ale elementów, które są dla nas bardzo drogie, bo to są materiały wykończeniowe. Państwo dobrze wiecie, że dzisiaj materiały wykończeniowe są bardzo drogie. I ja już nie zajmuję się aktywnie budowaniem. Kiedyś to robiłem, ale pamiętam, że to mniej więcej było, nie wiem, 35-40% wybudowanie tej konstrukcji w stanie surowym, a potem ta cała reszta to jest te 60-65% kosztów. Dzisiaj te materiały wykończeniowe są tak różnorodne i czasami są tak drogie, że odtworzenie tego jest dużym problemem, dlatego ta diagnostyka jest bardzo ważna. No i oczywiście może się też pojawić wpływ na zdrowie. I o tym wpływie na zdrowie będziemy teraz mówić. Proszę Państwa, grzyby, które są w otoczeniu wewnątrzdomowym, wewnątrz budynków, mogą spowodować alergię, czyli pewną reakcję, o której za chwilkę będziemy mówić, bo zrobimy sobie za moment przerwę. Ta reakcja może być mniej lub bardziej gwałtowna i czym jest alergia, będzie to za chwilę zdefiniowane. Mogą powodować choroby skóry, co jest dosyć powszechne. I myślę, że takie choroby skóry, nawet jak Państwo nie wiecie, to czasami mogliście mieć, ja pokażę kilka zdjęć z powszechnie występującymi zmianami skórnymi powodowanymi przez grzyby.
No i mogą się pojawić też choroby powodowane przez metabolity, przez te trujące substancje, które grzyby w pewnej przestrzeni budowlanej wytwarzają, tworzą, a my je wdychamy. Jesteśmy już na wizji. Witam ponownie. Ostatnia część z naszego cyklu. Ta część będzie dotyczyła czynników chorobowych, ale zanim dojdziemy do tego etapu, to postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, które się pojawiły. Zaraz, bo nam się przesunął ten czat do dołu chyba. Tak, zacznijmy od góry. Czy impregnacja drewna olejem eko na bazie oleju lnianego daje dobre efekty i zabezpieczy skutecznie drewno? Nie znam tego preparatu, ale jeżeli byśmy założyli, że jest to preparat oparty wyłącznie na oleju lnianym, czyli nie zawiera substancji konserwujących, nie zawiera substancji biobójczych, to musimy się zastanowić, co się będzie działo po naniesieniu takiego oleju. Jeżeli by się okazało, że materiał, który chcemy pokryć tym olejem, jest materiałem wilgotnym, czyli zawiera, nie wiem, 20% wody, 22% wody, to ten olej na pewno nie zabezpieczy przed rozwojem grzybów. Te grzyby będą się pod tą warstwą oleju rozwijać i prawdopodobnie wykorzystają go jako materiał organiczny, jako materiał pokarmowy. I ten wzrost będzie lokalnie występował. Tak myślę. Tak wynika z pewnej ogólnej zasady, że mamy wilgoć, mamy olej, chyba że jest zabezpieczony preparatem konserwującym, który zabezpiecza przed takim wzrostem. Natomiast jeżeli ten preparat olejowy naniesiemy na powierzchnię drewna suchego, to jest to na pewno pewien sposób konserwacji. Po pierwsze, zatyka pory, które stają się mniej nasiąkliwe z zewnątrz. Wobec tego ta warstwa oleju jest siłą rzeczy warstwą konserwującą. Jak długo? To Państwo możecie ocenić sami z własnego doświadczenia. Jeżeli macie Państwo tarasy, podłogi olejowane, to wiecie dobrze, że po 2, 3, 4 latach ten proces należy powtarzać. Te preparaty ulegają naturalnemu utlenieniu, naturalnemu rozkładowi. One jakby znikają z tej powierzchni, więc trzeba powtarzać. Po zalaniu wodą opadową pomieszczeń należy przeprowadzić dezynfekcję. Czy dezynfekcja po zalaniu wodą opadową pomieszczeń należy przeprowadzić dezynfekcję? Jakim środkiem? Aha, czy dezynfekcja wystarczy? Proszę Państwa, po zalaniu wodą opadową można przeprowadzić dezynfekcję kilkoma środkami. Po pierwsze, ja proponuję coś na bazie chloru, bo to jest najprostsze, najszybsze i bardzo skuteczne. Ale jeżeli doszło do zalania i Państwo szybko dostrzegliście, że to zalanie jest i nie minęło zbyt dużo czasu od tego zalania, to dezynfekcję można robić przeprowadzić metodami fizycznymi, takimi jak ozonowanie, czy też pokrycie zamgłowieniem dotlenkiem wodoru. To będzie skuteczne. Jeżeli natomiast minęło 6-7 dni od zalania i te struktury grzybów się wytworzyły, to z reguły to ozonowanie jest bardzo mało skuteczne. Jest to zabieg, który jest skuteczny bezpośrednio po wystąpieniu czynnika albo po zastosowaniu czynnika chemicznego, dezynfekcyjnego, a potem jako coś pomagającego redukować struktury grzybów w powietrzu, tam gdzie trudno byłoby nanieść środek chemiczny. W związku z tym pytanie, czy należy tak? Dlaczego należy tak? Dlatego, że mamy, a może jeszcze inaczej. Jeżeli mamy zalanie i minął dzień czy dwa, możecie z Państwa spokojnie dezynfekować. Osuszamy i dezynfekujemy potem. Dlaczego? Dlatego, że te struktury się nie zdążyły i nie musiały się wytworzyć. My się nie musimy chronić, nie musimy chronić tego kogoś, kto jest tam mieszkańcem czy użytkownikiem. Ale jeżeli założymy, że ta wilgotność będzie długa przez kolejne 4, 6, 7, 10 dni, to ta dezynfekcja jest potrzebna i powinna być powtarzana. Proszę zobaczyć, że ja nie udzielam konkretnej odpowiedzi, bo pojawia nam się dużo czynników. Po pierwsze, kiedy dostrzegliśmy? Po drugie, czy pomieszczenie jest silnie wentylowane? Czy spada zawartość pary wodnej? Jest tutaj, zawsze trzeba sprawę dobrze przemyśleć.
żeby też nie wykonywać niepotrzebnie zabiegów, kiedy one nie są skuteczne albo bezzasadne. I dezynfekcja? Tak. Jeżeli dezynfekcją nazywamy wprowadzenie pewnego czynnika fizycznego czy chemicznego, który ma zredukować liczebność struktur, to ta dezynfekcja wystarczy. Czy są ograniczenia w stosowaniu preparatów bioochronnych na bazie miedzi do stosowania terenach konstrukcji, w których występują łączniki cynkowane? Proszę Państwa, jeżeli ta miedź będzie połączona z jonami cynku, to ja myślę, że na zasadzie zjawiska takiego elektrochemicznego, to tam się po prostu ta miedź będzie wytrącać na powierzchni tego cynku. Czy ona będzie szkodliwa? Według mnie nie. Jeszcze wszystko zależy od tego, co jest nośnikiem w tym preparacie bioochronnym, bo czasami są to kwasy nieorganiczne, są to jakieś sole, związki. Bardzo trudno mi odpowiedzieć na pytanie tego typu. Musiałbym wiedzieć, jakie substancje konkretnie znajdują się w tego typu preparacie zawierającym miedź. Czy spotkał się Pan ze stwierdzeniem, wnioskami badań, że niektóre preparaty bioochronne Phobos do drewna niszczą strukturę drewna? Przyznam się, że nie spotkałem się i przyznam się, że nie widziałem tego typu zjawiska, aczkolwiek nie mam w tej gestii być może aż tak dużego doświadczenia. Na pewno preparaty oparte na Phobosie są bardzo trudne do, znaczy nie powinny być stosowane w miejscach, które potem muszą być wykorzystywane, na elementach, które muszą być wykorzystywane jako estetyczne, bo one to są preparaty barwiące, bardzo trudno ten kolor niebiesko-zielony usunąć tak, żeby można było, nie wiem, pokryć to lakierem bezbarwnym czy jakimkolwiek innym elementem czy lazurą, więc raczej się nie spotkałem, więc nie wiem. Czy wykwity soli w dużej ilości na powierzchni drewna świadczą o niewłaściwej impregnacji? Nie muszą świadczyć. Jeżeli nie zależy nam na tym, żeby to drewno pełniło funkcję estetyczną, to te miejsca, które są zmienione, dlatego że są wykwity solne, prawdopodobnie silniej nasączyły się wodą, inne mniej silnie, ponieważ drewno w całej długości swojej nie musi być jednorodne. Więc ten preparat się mógł dostać w większej lub mniejszej ilości na powierzchnię, no chyba że jest nanoszony metodą, czyli metodą, nie wiem, pędzlowania, czyli pędzlem albo natryskiem i ktoś stoi i w jednym miejscu nanosi tego preparatu bardzo dużo, a w innym przejeżdża i tego preparatu nie ma wcale. W takim przypadku może to być kwestia różnej grubości warstwy tego Phobosu. Tego typu elementy można zbadać i PZIPTB ocenia poziom zasolenia na powierzchni drewna w przypadku badania skuteczności takich preparatów. Czy jest metoda, sposób, urządzenie na określenie w warunkach budowy, jakaś ilość impregnatu została naniesiona na drewno? Niestety nie ma takiej metody w warunkach budowy możliwe i do zastosowania. Spróbuję tutaj zjechać troszeczkę na dół. Jest dobrze. Czy da się zabezpieczyć elementy budynku mieszkalnego tak, aby grzyby nie miały praw rozwoju, czyli nie mogły się rozwijać? Proszę Państwa, nie da się zabezpieczyć w takim sensie, w jakim pewnie pytający chciałby usłyszeć albo jakie miał intencje, bo jeżeli byśmy założyli, że traktujemy ten budynek jako całość, czyli nie tylko ten element drewniany, który tam jest zbudowany, ale również to, w jaki sposób budynek jest przykryty, w jaki sposób jest wentylowany, w jaki sposób ma być odprowadzona para wodna, ile osób będzie mieszkało w tym budynku, to możemy zaprojektować ten budynek w taki sposób, że mamy 100% gwarancję. Ale czy ta 100% gwarancja oznacza, że nigdy nam nie pęknie rura?
Czy ta stuprocentowa gwarancja oznacza, że nie uderzy coś ciężkiego i nie uszkodzi powłoki dachu? Nie. Czyli jeżeli wprowadzimy tego typu impregnaty, jeżeli zachowamy pewne warunki wilgotnościowe, termiczne, wilgotnościowe na poziomie optymalnym, to możemy w takim budynku nie dostrzec tych grzybów przez lat 30, 40, 60. Czyli przez taki okres, na którego my projektujemy te budynki. Bo one są mniej więcej tak zaprojektowane. To, że trwają dłużej, to jest tylko efekt pewnego wysiłku i dbałości specjalnej o stan konstrukcji czy o stan innych elementów. Więc to się da zrobić. Natomiast nie ma takiego preparatu, który by się dało nanieść, on byłby cały czas skuteczny. Proszę Państwa, takie preparaty były, tylko mamy z tym problem. Ja bardzo często jestem wzywany, nie wiem, do sądu, gdzie jest zrobiony remont i ktoś otwiera strop. I mamy okropny zapach ksylamitu. I ten ksylamit był nanoszony w roku 50. Bo wiadomo z dokumentacji, że to był 50. rok. I mamy 70 lat. I mamy to stężenie takiego ksylamidu tak duże, że metodami analitycznymi mówimy, że tam jest groźnie. Coś za coś. Nie stosujemy dzisiaj takich preparatów. Jeżeli ktoś z Państwa, nie wiem, zajmuje się dystrybucją, nie wiem, tynków cienkowarstwowych i ma pełno reklamacji, bo ciągle rosną glony na tych budynkach albo rosną grzyby od strony północnej, to nie jest wina złej jakości tych materiałów. To jest wina pewnych unormowań prawnych albo może nie wina, tylko po prostu stosujemy mniej substancji biocydowych. Jak stosujemy mniej procedur, bo prawo nam nie pozwala, to nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tego muru na dłużej niż na 2-3 lata. A dobrze wiemy, że dzisiaj 5 lat klient czy zlecający ma prawo mieć do nas pretensje w przypadku budynków, że coś jest nie tak. Więc ten okres jest bardzo długi. Ja 12 lat temu dla firmy Henkel robiłem badania tynków cięgowarstwowych i spoiw, czy tak zwanych potocznie fług, na porastanie przez grzyby. I to wtedy nazywało się tak zwana silver formuła, czyli to były materiały, które miały wytrzymać przez wiele lat i nie porastać przez grzyby. One zawierały jony srebra w swojej strukturze, no i inne substancje hydrofobowe, które zmniejszały nasiąkliwość tych materiałów oczywiście po wbudowaniu, po naniesieniu finalnym. I okazywało się, bo testy robiliśmy w maszynach starzeniowych, czyli takie, które symulują tego typu zjawisko. Okazywało się, że przez 3 lata te grzyby nie chciały na tych materiałach rosnąć. Ale potem poziom substancji gwałtownie spadał, ponieważ deszcz, słońce powodowało ich rozkład i te glony i grzyby się pojawiały. To było wiele lat temu, gdzie obowiązywały inne zasady, inne normy bezpieczeństwa. Dzisiaj naprawdę jest trudno utworzyć preparat, który będzie zabezpieczał dłużej niż 2-3 lata, jeżeli jest narażony na warunki zewnętrzne, bo o tym mówimy. Wewnątrz budynku troszkę jest inaczej, bo te preparaty nie degradują się tak silnie. Tym niemniej one nie są wieczne. Musimy wiedzieć, że muszą być co jakiś czas nanoszone, ale są nanoszone w przypadkach tylko awaryjnych. Przecież nikt nie wchodzi na to poddasze i nie pokrywa tej więźby profilaktycznie. Czy impregnacje elementów powinno się wykonywać co kilka lat? To jest właśnie ta odpowiedź, że oczywiście możemy to wykonywać co kilka lat, ale proszę sobie wyobrazić, że macie Państwo przestrzeń, która jest stropodachem wentylowanym albo niewentylowanym o możliwości, nie wiem, znaczy o przekroju czy wysokości 40 cm, 60 cm. My tam nie mamy dostępu. Musielibyśmy zerwać powłoki wodochronne, czyli nie wiem, dachówkę, papę, ściągnąć deskowanie, dojść do elementów. Nie ma takiej możliwości. Właściwie taka możliwość jest, ale korzyści wynikające z tego typu zabiegu, profilaktycznego zabiegu, byłyby dużo mniejsze niż koszty regularnego stosowania tego typu zabiegu. Więc raczej tego nie robimy. Czyli 50 lat, niestety, ale nie. Czy ozonowanie skażonego grzybami pomieszczenia powoduje uśmiercenie grzybów? Już o tym mówiłem.
Ale jeszcze raz wspomnę. Jeżeli grzyby zaczynają się rozwijać intensywnie, w ciągu 2, 4, 5, może 6 dni wytwarzają duże ilości zarodników. I wtedy te młode zarodniki, ta młoda grzybnia jest wrażliwa na ozon. Ale potem grzybnia staje się coraz bardziej grubsza. Tworzą się takie komórki, które my fachowo nazywamy chlamydosporami. W mikroskopie my widzimy jako komórki grubościenne. Tworzą się rizomorfy, takie sznury grzybni. To są wszystko struktury, dzięki którym ten grzyb chce przetrwać niekorzystne warunki. I tego typu struktury są mało podatne na ozon albo wcale niepodatne i tak ten grzyb przeżywa. Czyli w tych pierwszych momentach to ozonowanie jest dosyć skuteczne. To ozonowanie też bywa skuteczne w przypadku, kiedy grzybnia wytwarza metabolity wtórne, czyli te, które my nazywamy mykotoksynami albo brzydkim zapachem stęchlizny. Tutaj częściowo albo w dużej mierze tego typu substancje są rozbijane przez ozon i stają się mniej toksyczne. Tutaj też tego typu działanie jest zasadne. Natomiast na pewno odpowiedź brzmi nie na pytanie, czy te grzyby wszystkie są zabijane. Nie musi być to tylko chlor, bo pytanie też jest takie. Mogą być to wszystkie inne związki, które mają silne właściwości utleniające, na przykład dwutlenek wodoru. Przez jaki okres lata od impregnacji drewna dachu preparat jest skuteczny, chroni drewno, ale nie wiem jaki preparat. Preparat biochronny, okej. Proszę Państwa, w przypadku drewna, które jest osłonięte, ja robiłem takie badania i z moich badań wynikało, że w warunkach, kiedy jest wymywanie, nie mówię o preparatach solnych, tylko mówię o preparatach, które są na bazie substancji hydrofobowych, czyli takich, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Te preparaty naprawdę były skuteczne przez 3 lata, 4 lata. Preparaty solne są wymywane błyskawicznie. Jeżeli ktoś zabezpiecza takim preparatem jak Fobos i zdarzy się 5-6 dni deszczu, to praktycznie połowę tego Fobosu nam znika. On jest wypukiwany, więc zostaje dosyć mało. Więc on taki bardzo skuteczny nie jest. Natomiast w miejscach, które są osłonięte, to ten preparat może chronić przez 6, 7, 8, 9, 10 lat. Przyznam, że nie znam takich badań i przyznam, że moja wiedza tutaj jest bardzo ograniczona. Troszeczkę wynika z jakiegoś tam doświadczenia życiowego bardziej niż z wiedzy konkretnej. Wiemy natomiast, że znamy więźby, które zostały zabezpieczone preparatem biochronnym i na przykład po 6-7 latach pojawia się spuszczel czy kołatek w takim drewnie. Wobec tego oznaczałoby to, że ta skuteczność już nie jest tak duża. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania. Przejdźmy może szybciutko do alergii. Proszę zobaczyć, że alergia to patologiczna, nadmiernie silna reakcja tkanek na alergen. Czym nazywam alergenem? Alergenem nazywamy czynnik zewnętrzny. To jest najczęściej białko tego grzyba, bakterii, wirusa, ale może to być zupełnie inne białko, na przykład białko pokarmowe, bo dobrze Państwo wiecie, że nie wiem, ktoś może mieć alergię na orzeszki ziemne. Może się być łagodnie lub bardzo ostro. Dlaczego ta alergia jest możliwa, bo mamy te mikroorganizmy w budynku? Jeżeli są to bakterie, to mają w ścianie komórkowej białka. Jeżeli to są grzyby, mają też białka. To jest białko związane z cukrem, to jest białko. Więc tego białka jest dużo i proszę zobaczyć, że tak naprawdę tej chityny, z której słyną grzyby, jest stosunkowo niewiele, dużo więcej jest tego białka. Co się dzieje z tym białkiem? Tutaj niestety nie mamy animacji, która by nam to pokazała. Na tej animacji pokazana byłaby komórka nosa tego dziecka w postaci kwadraciku. Do tej komórki nosa przyczepia się zarodnik grzyba. Na zewnątrz się przyczepia. W środku, jako reakcja na tego typu działanie, białka, pojawia się przeciwciało. To przeciwciało próbuje zablokować to białko tego grzyba, unieczynnić. Co się dzieje dalej? Kolejne białko grzyba się
przyczepia do komórki albo do innej komórki tego dziecka. Kolejne. Zaczynają się wytwarzać przeciwciała. Co się dzieje u człowieka zdrowego? U człowieka zdrowego pojawia się histamina, taka substancja, która mówi stop, nie wytwarzaj więcej przeciwciał, wystarczy, bo jak będzie ich za dużo, to mu zaszkodzisz. A u człowieka, który ma alergię, nie ma tego mechanizmu. Nie wyłącza się tego typu proces wytwarzania przeciwciał. Jeżeli to jest alergia łagodna, to będzie tylko duży kaszel. Będą temu dziecku wisiały, bo powiem obrazowo, wielkie gile, ale na tym się zamknie sprawa. Natomiast w skrajnych przypadkach zacznie się spuchlizna, silny obrzęk, może dojść nawet do zaduszenia. A jeszcze w skrajnych, do tak zwanego wstrząsu anafilaktycznego, kiedy cały organizm mówi nie. Dlatego jak Państwo czasami leczycie się, bo macie jakieś alergie, to kupujecie tak zwane leki przeciwhistaminowe. One są nawet bez recepty. Połknięcie takiej tabletki, która blokuje histaminę, bardzo często pomaga. To jest właśnie ta alergia. I wszyscy ci, którzy mają szeroki wbrew pozorom kontakt z tymi grzybami, oni z reguły nie chorują. Jeżeli byśmy popatrzyli na grupy zawodowe, to najbardziej narażeni na alergie są właśnie ci, którzy żyją w super czystych przestrzeniach. Nie wiem, programiści komputerowi w dużych serwerowniach, gdzie siedzą, gdzie jest filtrowane powietrze, a najmniej rolnicy, którzy siedzą w kurzu. Ale co się dzieje z nami, ludźmi, którzy trafiamy do budynków? My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej silnej ekspozycji. My nie chcemy mieć na ścianie tego czynnika, bo on może właśnie spowodować tego typu zachorowania. Dlatego też chcemy się pozbyć. Tu są wymienione pewne rodzaje czy gatunki grzybów, które powodują alergię. Zaraz zobaczycie Państwo, że te same powodują również inne czynniki chorobotwórcze. Jak dużo musi ich być? Zakładamy, że około 3000 jednostek Cladosporium cladosporioides uznawane jest za stężenie odpowiedzialne za wystąpienie objawów uczeleniowych. My mówimy, że już jest źle, jeżeli jest 1200-1300 jednostek w mieszkaniu, one dominują. Alternaria alternata jest jeszcze bardziej alergizująca, bo 300 jednostek, 100 czy 300 jednostek tworzących kolonie może już wywołać alergię, czyli możemy to zmierzyć, będzie jest jakiś pewien ryzyka. Zobaczcie też Państwo, że te zarodniki są bardzo drobne. Penicillium, średnica zarodnika to jest 2-2,5 mikrometra. W przypadku Aspergillus 1,5-2,5 mikrometra. W przypadku alternarii czy Cladosporium to jest 10-15 mikrometrów. Są bardzo drobne. Znowu mielibyśmy animację, ale nie mamy. Musimy cofnąć, zapomniałem. Te drobne zarodniki frunęłyby tutaj do tej dziurki, która ma około 2 cm średnicy. Ta dziurka to jest nasza tchawica. Ona nam się potem stopniowo zwęża, 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 a robią się rozgałęzienia, czyli oskrzela, jeszcze drobniejsze rozgałęzienia, oskrzeliki i na końcu pęcherzyki płucne. I tak naprawdę te zarodniki, które mają 10-20 mikrometrów, teoretycznie mogłyby dotrzeć do wnętrza, ale nie docierają, bo mamy rzęski, czyli takie struktury, które tutaj w śluzie zatrzymują na te zarodniki. Potrafimy to odkaszlnąć, więc tylko te bardzo drobne docierają do wnętrza płuc. Tu mamy pewien zakres penetracji. Zobaczcie Państwo, że mamy 4-7 mikrometrów docierające do rejonu gardła, czyli tak naprawdę większe zarodniki już nie docierają do naszej przestrzeni oddechowej. Te, które mają 3,3-4, no przecież do 5 mikrometrów są w stanie być wchłonięte do płuc. To nie znaczy, że one muszą spowodować chorobę, bo one też tam ulegają naturalnej lizie i usunięciu, co znamy doskonale, bo nieraz byliśmy na zanieczyszczonym strychu czy piwnicy, gdzie jest bardzo dużo kurzu i wytwarza nam się bardzo dużo śluzu, który potrafimy odkrztusić i wydalić na zewnątrz. Niestety czasami mamy tego typu reakcje. Dlaczego nie zawsze chorujemy? Dlatego, że mamy pewien poziom odporności. Z drugiej strony nie zawsze trafiamy na organizmy, które nas potrafią zalergizować lub są dla nas patogeniczne, a o tym wszystkim, na ile się czujemy dobrze, decydują również warunki panujące w budynku. Grzybice, które się nam zdarzały kiedyś dosyć często, są coraz rzadsze z kilku powodów. Po pierwsze, żyjemy w coraz bardziej czystym środowisku, czyli kiedyś jak szliśmy na basen, to te wszystkie elementy, które służyły utrzymaniu higieny, były w dużo gorszym stanie.
ale i tak zdarza nam się grzybica paznokci czy grzybica skóry i to jest dosyć powszechne. I na szczęście z drugiej strony mamy coraz więcej środków, które służą do łatwego usunięcia tego typu przyczyn chorobowych. Nie wiem, czy Państwo mieliście takie objawy na skórze po silnym bieganiu, po pracy fizycznej, na przykład w ogrodzie pojawią się drobne, ciemne plamki na powierzchni skóry. One z reguły znikają po 2-3 dniach. To też jest pewien grzyb, który jest w warunkach domowych. Nazywa się Pittosporum ovale i najczęściej powoduje tylko zwykły łupież. Jeżeli ktoś ma takie objawy, to wystarcza szampon, który nie nazywa się Nizoral, zawiera tebukonazol czy jakiś inny środek grzybobójczy dosyć skutecznie zwalczający. Są też pleśniawki, które znamy u dzieci, ale występują też u dorosłych. Tych chorób powodowanych przez grzyby, chorób skóry jest bardzo dużo, ale one na szczęście nie są tak bardzo powszechne. Jak Państwo z własnego doświadczenia życiowego spojrzycie na siebie i tak popatrzycie, ile razy ktoś chorował na grypę, na przeziębienia, na anginy i pomyśli sobie, ile razy ja miałem tę grzybicę paznokcia. Może raz w życiu, może wcale. Dojdziemy do wniosku, że to nie jest aż tak silny i groźny czynnik chorobotwórczy. Dużo groźniejsze są grzybice układowe, czyli grzybice płuc, grzybice nerek, wątroby. Dlaczego? Dlatego, że zdarzają się u osób, które są już osłabione albo jakimiś terapiami, albo spadkiem odporności spowodowanym stresem, albo silną ekspozycją na te grzyby, bo pracują w takich miejscach. I wtedy zwalczanie i usuwanie tego typu grzybic jest bardzo trudne, ponieważ nasz organizm się dosyć skutecznie broni przed takimi lekami. Dlaczego? Dlatego, że grzyb rozwija się w pewnej tkance, na przykład płucnej, i on jest zabijany przez ten środek grzybobójczy. Jest zabijany dopóki ten środek do niego dociera. Ale jeżeli ta miąższość tych grzybni jest dosyć duża, to obrzeże jest zabijane, a potem tkanka włóknieje. Okazuje się, że kolejna porcja preparatu nie dociera, tylko chroni zdrową część tkanki. Grzyb się uaktywnia i ta antybiotykoterapia, czy te preparaty trzeba stosować wielokrotnie, co jest dosyć uciążliwe, a skuteczność leczenia jest taka, no, powiedzmy sobie, mierna. Czyli dopiero wieloletnia terapia może dać efekt, jeżeli ktoś ma naprawdę dużą podatność na tę grzybicę. Ta tabelka jest bardzo ważna. Ona pokazuje, że te wszystkie grzyby, które spotykamy, czy mikroorganizmy w przestrzeni wewnątrzdomowej, one są powszechne. Plusem oznaczane są te, które mogą być na powierzchni rośliny albo w roślinie, bo jest chorobotwórczy ten organizm dla rośliny, plusem dla ludzi, plusem dla zwierząt i plusem również te, które żyją na małej materii, czyli są saprotrofami. Mogą żyć w glebie na martwej materii, mogą być na desce, która przecież też nie jest żywa, na murze, który też jest martwą strukturą. I proszę zobaczyć, że te plusy się powtarzają. Dlatego nie umieramy i dlatego żyjemy w tym środowisku mimo powszechności występowania tych grzybów, bo one są wyspecjalizowane. Ja wielokrotnie robiłem badania w budynkach poszpitalnych. Dlaczego te badania są zlecane? Dlatego, że inwestorzy, którzy kupują tego typu obiekty, którzy chcą je przeznaczyć na biura, na budynki mieszkalne, mają obawę, że chętny do kupienia przyjdzie do nich i zapyta: proszę pana albo proszę pani, czy pan mi da gwarancję, że w tej przestrzeni nie ma bakterii chorobotwórczych, że nie ma grzybów chorobotwórczych? Przecież na tej sali szpitalnej zmarło 3000 osób albo 5000 osób w ciągu 15 lat i leżało bardzo dużo osób chorych. Ja robiłem takie badania w kilkunastu jednostkach szpitalnych. One wszystkie były robione wiele lat po zamknięciu tych szpitali. One nigdy nie były robione bezpośrednio. One były robione po 3, po 4, po 10 latach czasami od zamknięcia tego szpitala. I w tej przestrzeni ja nigdy nie znajduję organizmów, które byłyby chorobotwórcze dla człowieka w sposób specjalny. Czyli są to znowu te organizmy, które są powszechnie spotykane w środowisku i równie dobrze mogły się dostać do szpitala 3 miesiące wcześniej, rok wcześniej, nie wiem, razem z myszą, która wlazła tam do tej piwnicy i tam padła. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wyobraźmy sobie tą strukturę tego szpitala, jak jest on czynny.
My docieramy do tego szpitala, jesteśmy chorzy na różne choroby zakaźne, to mogą być nawet bardzo groźne choroby, ale im groźniejsza choroba, tym ja jestem głównym źródłem i głównym jej nośnikiem, a nie mur, ani deska, ani łóżko. Teraz ja zdrowieję, wychodzę z tego szpitala, przestrzeń, w której byłem, jest dezynfekowana, czyli jest to zabijane. Teraz z reguły z drugiej strony te organizmy nie są w stanie przeżyć dosyć długo poza organizmem żywym. Więc nawet jeżeli się zdarzyło, że ta dezynfekcja jest mało skuteczna, to bez organizmu żywicielskiego długo nie przetrwają. Oczywiście jeżeli przyjdzie ktoś, kto był zdrowy albo chory na inną chorobę, to on się od mojej bakterii zarazi. I nazywamy to zakażeniami śródszpitalnymi. I te zakażenia są naprawdę powszechne w szpitalach, o których nie dba się o pewne standardy. Ale w momencie, jak szpital staje się pusty, wyprowadzamy chorych, mija rok, drugi, trzeci, to te organizmy jako pierwsze ulegają naturalnej, biologicznej degradacji. I naprawdę jest to przestrzeń bezpieczna. Oczywiście część ludzi nie kupi tam nigdy mieszkania, bo mówi, ja czuję, że tam było cierpienie, że to jest niedobre miejsce. Ale to są rzeczy bardzo subiektywne. Obiektywnie są to rzeczywiście miejsca mikrobiologicznie bezpieczne. Co więcej, na wszelki wypadek ten, który udostępnia, czy chce przekształcić tego typu obiekt, robi bardzo silną dezynfekcję, bardzo agresywnymi środkami, żeby mieć jeszcze na to dokumenty, że dokonał należytej staranności. Więc są to miejsca bezpieczne. Kolejny element to są struktury, czy może inaczej struktury chemiczne, czy czynniki chemiczne, dzięki którym grzyby powodują destrukcję. Przecież to, co się pojawia na drewnie, ta grzybnia, ona nie rozkłada tego fizycznie, nie wnika do wnętrza, dlatego że ma bardzo silne, nie wiem, struktury rozwiercające to drewno. To wszystko odbywa się na drodze chemicznej, czyli wytwarza dosyć duże ilości enzymów, dokładnie tego samego, co my wytwarzamy, albo podobnego, tylko my wytwarzamy to wewnątrz, endogenicznie. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że ja sobie wkładam tą moją rękę do powłok brzusznych i potrafię sobie pociągnąć za jelito i wydobyć to na zewnątrz, a potem się wrzucę do bańki z mlekiem, to ja w tym mleku to wszystko rozpuszczę. My dogryziemy, połykamy, rozkładamy enzymatycznie. Grzyby to robią egzogenicznie. To było endogenicznie, grzyby to robią egzogenicznie na zewnątrz. Masa tych enzymów, które się tworzy, jest w stanie przy niektórych gatunkach zniszczyć belkę drewnianą 60% wytrzymałości będzie mniejsza, 70% wytrzymałości będzie miała ta belka mniej. Więc bardzo, bardzo działa ekspansywnie. Co my widzimy i mówimy potocznym językiem? Zgniło, zepsuło się, musiałem wyrzucić. Jest to rozkład enzymatyczny, jest bardzo intensywny. A oprócz tego grzyby wytwarzają lotne substancje, to są różnego rodzaju te furany, dibenzofurany, my to wąchamy, tą przestrzeń w piwnicy i mówimy, ależ tutaj tym grzybem pachnie, czy mówiąc bardziej kolokwialnie śmierdzi, bo tak mówimy. Więc to są substancje, które są lotne. I teraz jeżeli w tej przestrzeni tutaj połowę tych ścian byłoby pokrytych grzybnią, to byłoby naprawdę niebezpiecznie, bo to jest dużo. To jest dosyć duża produkcja metabolitów, które na pewno mają na mnie negatywny wpływ. Te metabolity najczęściej są do niczego niepotrzebne tym grzybom, oprócz enzymów. One są bardzo często metabolitami wtórnymi, czyli wytwarzane przy okazji, tak jak te, które wytwarzają drożdże, czyli nazywane są alkoholem. To jest metabolit wtórny. To jest odpad. Ten odpad zostaje, co więcej, ten odpad potem te drożdże zabija, bo jak jest wysokie stężenie, to 12-13% wystarczy, żeby drożdże zginęły. Rekordziści dożywają 20%. Te metabolity da się zmierzyć, są pewne wartości, które tu Państwo widzicie i te wartości, one są tutaj uwidoczniane. Proszę Państwa, wszystkie te substancje nazywamy ogólną nazwą mykotoksynami. Teraz jeżeli to jest Aspergillus, to najczęściej wytwarza aflotoksyny, ochratoksyny, penicillia wytwarzają cytryniny i my tak naprawdę dopiero od 20-30 lat wiemy, że one są szkodliwe. Jeszcze
pod koniec ubiegłego stulecia, w latach 80. czy 90. patulinę używano na statkach amerykańskich, na wojskowych statkach amerykańskich do leczenia chorób dziąseł. Były to maści, które zawierały patulinę, wcierało się te maści, one świetnie działały na bakterie, powodowały szybkie leczenie, ale ile osób dostało potem nowotwór, to tego nikt dzisiaj nie wie. Ta wiedza jest coraz lepsza, coraz bardziej doskonała. W związku z tym dzisiaj wiemy, że nawet niewielkie ilości tych substancji są szkodliwe. Ja już wchodziłem do takiej przestrzeni, na przykład do starych piwnic, na których nabudowywano nowe budynki, nowe konstrukcje. Czyli budynki były wyburzane, natomiast zostawała ta zdrowa podstawa w miarę dobra technicznie, którą się wzmacniało czasami jakimiś betonowymi filarami i tam nie było wentylacji. Tam była wysoka wilgotność, potem te struktury przerastały do głównych pięter i zlecano ekspertyzę. Ja wchodziłem tam naprawdę w masce. Ja wchodziłem tam przywiązany sznurem, żeby mnie ktoś mógł wyciągnąć, gdybym tam zasłabł. Tam stężenie tych substancji naprawdę było ogromne i w bardzo wielu mieszkaniach zaniedbanych, gdzie ta wilgotność jest ogromna, to zanieczyszczenie bywa bardzo, bardzo duże. Z reguły uszkadzana jest wątroba i uszkadzane są nerki. Ja jestem na przykład wielbicielem kurzych wątróbek. Bardzo je lubię, ale mam też świadomość, że być może w tych kurzych wątróbkach trochę tych toksyn jest, bo wszystko zależy od tego, czym to zwierzę jest karmione. Jeżeli ono jest karmione zbożem czy materiałem roślinnym, który być może zawiera niewielkie ilości tych toksyn, to one się mogą kumulować właśnie w tej kurzej wątrobie, więc jest to taki produkt trochę wysokiego ryzyka, no ale od czegoś trzeba umrzeć, wobec tego pozwalam sobie na tego typu przyjemności od czasu do czasu. Tu są pewne wartości podawane tych mykotoksyn w nanogramach i mniej więcej 5 lat temu miałem przyjemność recenzować taką pracę doktorską, która była wykonywana na Politechnice Łódzkiej przez pracowników, którzy zajmują się między innymi ochroną mikrobiologiczną budynków, albo również badaniem mikroorganizmów w budynkach. I te osoby sprawdzały zawartość mykotoksyn w musli i w innych produktach, takich jak płatki, w innych produktach, które są uznawane za bardzo zdrowe. Okazywało się, że poziom mykotoksyn 40 produktach na 60 badanych przekraczał normy, czyli przekraczał te 5 czy 6 nanogramów na kilogram masy, czy na 100 mg, też nie pamiętam, chyba na kilogram masy tego produktu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że myśmy już te normy spożywcze nie mówią o normach budowlanych, bo tu mamy wartości rzędu 100 mg na pewną przestrzeń. Myśmy już te normy ustali na tak wysokim pułapie bezpieczeństwa, że bardzo trudno nam utrzymać tego typu standardy. Po prostu w naturze te grzyby występują. One są. One są w ziarnie, one są w jabłku, one są powszechne. Gdybyście Państwo wzięli i pokroili 10 marchewek i wyłożyli na podłoże mikrobiologiczne, to prawie z każdego kawałka marchewki wyrastałby grzyb. To nie znaczy, że on jest szkodliwy. Na naszej skórze też mamy bardzo dużo bakterii i one są pożyteczne. Te grzyby, które są w tej marchewce, też są pożyteczne. Ale one są. I jak są, to też metabolizują tego typu związki. I ten poziom 5 nanogramów to już jest tak minimalny, że bardzo trudno jest utrzymać te standardy. To nie znaczy, że to jest groźne, ale oczywiście przy dużym nasileniu, przy obecności kolonii grzybów w naszym otoczeniu te organizmy są bardzo groźne. Szczególnie w budynkach zaniedbanych, ale szczególnie wtedy też, kiedy je podajemy zwierzętom w paszach, a potem z tych pasz dostają się do mięsa, a potem my to mięso spożywamy. Tu wymieniam Państwu szereg różnych związków. Będziecie sobie Państwo mogli poczytać, bo nie chcę o nich opowiadać, bo one też byłoby monotonne. To jest tam 6, 7, 14 mikrogramów. To można sobie to pooglądać i poczytać. Można również poczytać o tym, że wytwarzanie tych toksyn zależy od temperatury, że nie zawsze się wytwarzają i musicie też Państwo wiedzieć, że nie każdy gatunek jest toksynotwórczy. Jeżeli my robimy analizę
mikrobiologiczną i mamy tabelę, w której jest podane 20 gatunków i podane są ich liczebności, to nie badając ich zdolności wytwarzania mykotoksyn, możemy tylko powiedzieć, że mogą być tylko potencjalnie toksynotwórcze. Gdybyśmy je zbadali, to może by się okazało, że żaden z nich tych toksyn nie ma, bo są to, przypomina, metabolity wtórne, tworzące się przy okazji w pewnych warunkach. Więc sam wynik badania nie oznacza jeszcze, że te toksyny tam się znajdują. Na to trzeba zwrócić uwagę. Należy również zwrócić uwagę na tego typu ekspertyzy, w których ktoś znajduje 4-5 zarodników grzybów w pewnej przestrzeni. Nazywają się to Aspergillus, nie wiem, niger, Ochraceus i jakieś Penicillium chryzogenum i pisze, należy zdezynfekować taką całą przestrzeń. Już z tego wykładu się Państwo zorientowaliście, że w powietrzu musiało być co najmniej 1000 struktur, nie mniej, nie jedna, dwie, trzy, że na 100 centymetrach kwadratowych powinno być też 1000 struktur. Ja się spotykam bardzo często z takimi opiniami. Co więcej, ja już widziałem takie ekspertyzy. Ja już nie chcę tutaj podać konkretnych przykładów, bo mnie słucha bardzo dużo ludzi, ale takie ekspertyzy, w których ktoś ocenia poziom zagrzybienia konstrukcji żelbetowej. Zrobione jest z bardzo dobrego żelbetu, wprawdzie odkrytej, czyli w postaci takiej kratownicy, która jeszcze jest nieosłonięta lub gdzieniegdzie tylko osłonięta. Ma 15 lat i mówi, że należy to rozebrać, bo uległo to korozji biologicznej. I ja przez telefon już temu komuś, kto pyta o to, czy to jest możliwe, mówię, że to jest niemożliwe. To mogło leć różnego rodzaju korozji biologicznej, korozji chemicznej i przeróżnej innej, ale na pewno nie biologicznej. I potem po oglądzie tego budynku widzę, że to jest bzdura, prawda, że ta szczelność tego betonu, jego stan jest bardzo dobry. Także musicie Państwo również krytycznie podchodzić do tego wszystkiego i temu służy też ten wykład, żebyście Państwo nabrali pewnego dystansu z jednej strony, a z drugiej strony zrozumieli, że są pewne narzędzia i pewne możliwości oceny. Proszę zobaczyć na konkretny przykład, jak silne są te trucizny. Mamy to DL50, które tu widać, to oznacza, że 50% osobników umiera po zażyciu pewnej dawki. Czyli gdybyśmy założyli, że pijemy alkohol etylowy, powiedzmy sobie tutaj siedzimy w trójkę, tak? No może jeszcze czwarta byłaby, wypilibyśmy litr wódki, prawda? Ja bym umarł i kolega, a koleżanki by przeżyły, powiedzmy. To LD50 wynosi 50% dla naszej grupy, czyli 2, czyli połowa zmarła. Tutaj zobaczcie Państwo, że to są naprawdę bardzo niewielkie dawki i ta świnka się pojawia tutaj w 400 g na 70 kg. Dlaczego? Dlatego, że uważa się, że świnia ma podobną fizjologię do człowieka. Masę akurat przyrównałem, więc czy to jest dużo? To jest mniej więcej tyle. Też byłaby to animacja, ale nie działa. Na tej łyżeczce jest tyle trucizny, która zabija dwa wielkie słonie, takie pięciotonowe, dwóch kornaków i jeszcze 100 osób. Więc to są naprawdę bardzo silne trucizny. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, żeby tego nie wdychać, żeby sprawdzać poziomy. Te poziomy można sprawdzać za pomocą testów płytkowych. One są ogólne niestety. Czyli kupujemy taką płytkę, która po wyjęciu z próbówki i po wystawieniu, czyli po ekspozycji, nie wiem, w pokoju na 20-30 minut zmienia barwę. Ale tam jest cała grupa związków chemicznych, czyli również te, które są rozpuszczalnikami farb, które są składnikami klejów, które używamy. I w tym również są mykotoksyny. Nie ma niestety specyficznych testów, które by dotyczyły tylko i wyłącznie środków żywobójczych. Zwracajcie Państwo uwagę szczególnie na staranność wykonania tych części, które są zagłębione w gruncie. Jeżeli zrobicie błąd budowlany albo ktokolwiek, którakolwiek ekipa zrobi błąd w uszczelnieniu dachu, w pokryciu, to są z reguły łatwe i szybkie rzeczy do naprawienia. Natomiast jeżeli są źle wykonane izolacje przeciwwilgociowe, jeżeli one są źle dobrane, jeżeli są zbyt lekkie, jeżeli ktoś mówi, ja już też nie chcę tutaj konkretnych przykładów używać, ale ktoś mówi, użyliśmy lekkiej izolacji przeciwwilgociowych, bo to 30 lat nie padało.
i woda gruntowa była na poziomie 4-5 metrów i ona dzisiaj nadal jest na poziomie 4-5 metrów, ale grunt jest bardzo zwięzły i bardzo to długo woda zalęga. I ona zaczyna napierać na tą izolację, przebija ją, bo jest wodą stagnującą przez jakiś czas. I całe osiedla są zalane w środku, wewnątrz. To jest kwestia do przewidzenia. I to jest bardzo trudno potem naprawić tanio, bo trzeba te budynki odkopywać. Trzeba wybebeszyć wnętrze tego budynku. Trzeba suszyć powierzchnie podposadzkowe. Trzeba wywalić te wszystkie kafle, deski. I to jest problem. I ten przedostatni slajd właśnie o tym mówi, żebyście zwracać uwagę na właśnie wentylację, ogrzewanie, na wyposażenie wnętrza, to już to są może użytkownicy, ale na konserwację, na teren, na którym posadowiono budynek, na wiek tego budynku, na tym, ile ludzi będzie tam mieszkać, bo czasami zbyt dużo ludzi mieszka w tym budynku i produkuje zbyt dużo pary, wtedy mamy tak zwany zespół ciasnego budynku. Rodzaj materiałów budowlanych i odpowiedni dobór, tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Z jednej strony te grzyby są, myślę, że pokazałem jakieś zagrożenia, które są z tym związane, ale z drugiej strony są powszechne. Pamiętajcie Państwo, że w parku jesienią czy po silnym deszczu, jeżeli pada tydzień, liczebność struktur grzybów może być na poziomie 7-8 tysięcy w metrze sześciennym. To jest naturalny proces. Więc to nie jest tak, że one są czymś, co jest totalnie złe i totalnie nas zabija. Ale też z drugiej strony na pewno staramy się utrzymać tą przestrzeń pozbawioną tych grzybów, bo nie są pożądane tam, gdzie przebywamy zbyt długo. Ten pierwszy napis oznacza i mówi, że grzyby zostały docenione przez WHO jako groźny czynnik. Ten czynnik jest włożony jako jeden element tak zwanego zespołu chorego budynku. To nie jest zbyt trafna nazwa, bo budynek nie choruje, prawda? Ale tak samo butelka zgodnie z definicją ekologii nie mogła być ekologiczna, bo ekologia to jest nauka o zależności środowiska i organizmów i tak dalej, a butelka nie ma nic z tym wspólnego, ale mówimy, że jest ekologiczna. Tak samo tutaj grzyby tworzą ten zespół chorego budynku i staramy się ich pozbyć. I to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze odpowiem na kilka pytań, bo mamy jeszcze kilka minut. Na jedno już chyba odpowiedziałem, czyli co to jest zespół chorego budynku? Zespół chorego budynku to jest szereg czynników, które są niepożądane. Przepraszam, zespół chorego, co to jest zespół ciasnego budynku? Nie doczytałem. Zespół ciasnego budynku to jest nadmierne zagęszczenie budynku przez osoby, które tam pracują albo zamieszkują. Czyli jeżeli pewna przestrzeń jest przewidziana do zamieszkania 4 maksymalnie osób czy 5, a tych osób mieszka tam 6, to systemy wentylacyjne nie są w stanie odprowadzić tej całej wody bytowej, która tam się znajduje, tej wody, która jest, chodzi z prania, z suszenia bielizny i z gotowania. Więc to jest zespół ciasnego budynku. Czy są jakieś organizmy, których nie widać gołym okiem, ale żyją na fugach cementowych lub na cegłach ceramicznych na ścianie? Tak, są takie. I rzeczywiście bardzo często robimy badania i ze zdziwieniem stwierdzamy, że proces korozji następuje, mimo że nie jest widoczny. Ja miałem już takiego typu badanie zlecone w muzeum, chyba to się nazywa Jeleniogórskie, może dzisiaj inaczej, nie chcę skłamać, w którym jest zgromadzony bardzo duży zbiór szklanych naczyń, ponieważ cała Jelenia Góra i region jeleniogórski to było kiedyś zagłębie szklarskie. XVIII-XIX wiek wytwarzało się jeszcze w XX bardzo dużo wyrobów pięknych szklarskich i to jest muzeum. I w tym muzeum szkło było przechowywane w bardzo wysokiej wilgotności w magazynach, bo co zaszkodzi szkło? Przecież ono, ja byłem sam zdziwiony, że takie stopniowo po 30 latach pojawiające się wżery i przebarwienia na szkłach były powodowane przez grzyby. My izolowaliśmy grzyby tej tkanki, widzieliśmy pod mikroskopem struktury wnikające pomiędzy te cząsteczki krzemionki stopionej w szkło. To jest niewiarygodne. Oczywiście
pewnie 10 lat wcześniej, 20 tego nikt nie widział. Czyli na powierzchni muru, na powierzchni, jeżeli się pojawia sukcesywne zawilgocenie, ale przerywane okresami suchymi, to możemy nie widzieć tych struktur, które one mogą być. Czyli jest tydzień mokro, punkt drosy, potem to wysycha, potem znowu może się tak zdarzyć, że ten proces niszczenia tych materiałów ceramicznych może odbywać się nie, w sytuacji, kiedy my tych struktur nie widzimy, ale metodami laboratoryjnymi możemy je zobaczyć. Trzy, drewno w konstrukcji na krokwie, w dachu porażone owadami, na przykład spuszczel, jest do uratowania. Proszę Państwa, nie jest. Mamy dwie możliwości. Albo mamy pewną przestrzeń, którą możemy, którą, jeżeli mamy więźbę, gdzie możemy wjechać z dosyć dużymi urządzeniami, które są tak naprawdę wielkimi mikrofalówkami, bo są takie urządzenia i są takie firmy dezynfekujące. One przykładają urządzenie mikrofalowe do elementu drewnianego i te mikrofale zagotowują te owady i to jest jedyna metoda, w której możemy się tego pozbyć. Jest tam miernik temperatury, który powoduje, że ten próg zapalności nie jest przekraczany, czyli tam nawet nie ma dymienia tego drewna. W środku temperatura się podnosi. Dla bezpieczeństwa człowieka są zakładane takie czujniki, latarnie, które pokazują, gdzie to promieniowanie jest wysokie i nie wolno wejść poza tą przestrzeń. Więc jest to dosyć bezpieczne dla operatora. Ten element jest przemieszczany zdalnie na wysięgniku, sterowany takim joystickiem. I to jest możliwe. Natomiast nie ma takich metod chemicznych. Co możemy zrobić? Jeżeli mamy pewne elementy, które są na pewno suche, i przypuszczamy, że w środku nie ma tych owadów, to możemy pokryć te elementy środkiem owadobójczym. Co się będzie działo dalej? Owad, który znajduje się wewnątrz drewna, spróbuje wyjść na zewnątrz, bo musi, żeby się przekształcić w formę dorosłą. Jeżeli osiądzie na takim materiale, to już jej nie złoży jaj i nie będzie ta destrukcja postępowała. Natomiast, czyli możemy ten proces osłabić, możemy go spowolnić, możemy zabezpieczyć szereg elementów stosując środki biochronne, ale nie jesteśmy w stanie metodami chemicznymi zabić takiego owada. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym przy dużym nasileniu najczęściej zaleca się wymianę takich elementów na elementy nowe. Pamiętajcie też Państwo, że ta woda jest potrzebna również temu spuszczelowi, aczkolwiek świetnie sobie radzi nawet bardzo suchym drewnie, bo widziałem już elementy, które są niezamoczone, a spuszczel tam żył. Jak zapobiegać grzybom pleśniom na silikonie? Brodzik, sauna, czy jedyna metoda to wymiana co kilka lat? Czy można konserwować te miejsca? Proszę Państwa, te silikony mają dwa rodzaje zabezpieczeń. Albo jest to środek biobójczy, który z czasem słabnie, a drugi, czy też spójny, czy fugi, a drugi element to jest bardzo niska hydrofilowość, czyli duża hydrofobowość. Czyli jak kapniemy kropeczkę wody, to ona się zwija w kuleczkę, prawda, nie chce wchodzić nam. Jak nie chce wchodzić, to ten grzyb też ma problem. Co się dzieje z czasem? Po pierwsze, zmienia się porowatość, struktura staje się coraz bardziej, bo się uszkadza. To jest silikon, my tam to czyścimy jakimś mleczkiem konserwującym czy innym, prawda, ścieramy tą powierzchnię. Więc staraj się chrobowata, ale to nie jest główna przyczyna. Główna jest taka, że my się tam myjemy, te substancje organiczne, które z nas odpadają, ten naskórek, tam mydło wszystko osadza i to jest źródło wzrostu. Jak będziecie Państwo to konserwować, przycierać od czasu do czasu, te fugi będą przez długi czas bezpieczne. Czy objawem takiej degradacji fug cegieł jest na przykład pyłek, tak jakby drobno zmielona kruszywą, może to być to, ale to mogą być też również wysolenia. Czyli możecie Państwo używać takiej chemii domowej, która powoduje, że tamte kryształy się pojawiają, nie muszą to być grzyby. Dobrze. Pytanie, jak zapobiegać grzybom pleśniom na silikonie? To już powiedziałem. No to chyba nie mamy więcej pytań. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. A jeszcze jest, dziękuję za wykład.
Ktoś podziękował, bo tym chyba odpowiedzieliśmy już na wszystkie pytania. Bardzo Państwu bardzo dziękuję. Cieszę się, że wytrzymaliście te 3 godziny, bo wiem, że to nie jest takie łatwe. Starałem się mówić językiem jak najbardziej przystępnym. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa